Dobra, Alfa Gamerzy, zaczynamy dzisiejszy stream. Siemano, dzień dobry, wieczór. 19:43, dzisiaj nawet długo nie czekaliście, tylko 6 minut. I po raz pierwszy nie pojebały mi się palce, które wskazuje, kiedy wymieniam jakąkolwiek liczbę, tak więc cześć. Ojej, ojej, mówiłem wam, że będzie trochę więcej streamów niż było wcześniej, nie? No cześć, no siemano. Siemano, widzę czat, już zaatakował, ja sobie jeszcze tutaj wszystko ustawiam na monitorach mych. Wiecie, jaka jest złota zasada posiadania paru monitorów do komputera? Nieważne ile macie, to zawsze za mało. Macie dwa, chcecie mieć trzy. Nie wiem w sumie, czy jak macie trzy, to chcecie mieć cztery, ale ja mam dwa i chciałbym mieć trzy. Zawsze się znajdzie jakiś powód. Dedykowany monitor do czatu, obrócony na piwocie. To by było coś. Dedykowany monitor do wyświetlania dotacji, bo hajs się sypie jak śnieg w zimie, tylko że nie w Polsce i no na Antarktydzie. Tam się sypie całą zimę. Czy tam pada śnieg? Czy tam jest wiecznie po prostu wszystko zamarznięte, ale śnieg nie pada? Nie zastanawiałem się nad tym w sumie. Na głowie mam jakieś powalone afro, ale tak, hejtujecie mnie. Jutro idę do fryzjera, okej. Okay. Proszę mnie tutaj nie hejtować. Bądźcie prawdziwymi alfa gamerami. Świeci. Przypierdol mu gazetę. Oh shit! Nie było słychać komara! Mr. Dragon X, no to Elo XD 100 zł. Miałem wyciszony Mr. Dragon X! Co się dzieje na dobry początek, Chryste? Dziękuję! Jezus Maria, nie zdążyłem 5 minut pogadać i już się takie jaja dzieją? Halo, halo! Co za piękny początek wieczoru! No to dzisiaj, proszę państwa, widzieliście miniaturkę, widzieliście tytuł. Dzisiaj powróci najwspanialsza gra na świecie. I nie, nie mylicie się. Mówiłem wam ostatnio, że być może na live pojawi się coś, co będzie wywoływało skrajnie różne reakcje. I tak, to jest to. Będziemy, proszę państwa, przechodzili 17 razy Detroit Become Human, ponieważ są jeszcze pewne scenariusze, których nie przeszedł. Nie, dobra, okej, okay, to kłamstwo. Nie będę przechodził już Detroit Become Human. Czekamy na kolejną grę od mistrza tworzenia gier, od pana Cage'a. Ach, Minecraft. Minecraft, kurwa! Dzisiaj będzie. To będzie ciekawe doświadczenie. Mr. Dragon X, już tam mam wszystko wyświetlone, dziękuję. Ja wam jeszcze normalnie lajki naprawię, kopiuj adres URL i tutaj się poprawię. Kulfonix, no to lecimy! Żółty donejcik, dziękuję bardzo. I Czesław mówi, dzięki wielkie, mądry wybór za sponsoring. Korzystając z okazji, że się zbieracie tutaj i dopiero za chwilę zaczynamy. A poza tym, nie będę grał dzisiaj sam, tak więc spokojnie, nie będzie tutaj moich żałosnych prób rozkminienia wszystkiego na własną rękę. Przypominam wam, że od jakiegoś czasu można zostać wspornikiem na moim kanale i obejmuje to calutki kanał. Cześć, Tivolt, pieniążki są to kolejny donate, leci D 20 zł. Dziękuję bardzo, Haszczu, za donate'a. Teraz można być wspornikiem na całym moim kanale. Jakie są z tego profity? Otóż za jakiś czas, prawdopodobnie dopiero na jesieni, kiedy będą wychodziły większe tytuły. Oj, Kuba Jaskulski, dzięki wielkie. Ja bardzo serio, ja zawsze do wszystkiego bardzo serio podchodzę. Nie znacie mnie, że jestem najpoważniejszym człowiekiem, jakiego świat widział? No właśnie, dziękuję. Pewnie jakoś na jesień będą dostępne filmy przedpremierowo, zanim będą oficjalnie opublikowane na przykład, ponieważ już pisałem jakieś posty dla wsporników na mojej karcie społeczności. Kto jest, ten widział, kto nie jest, ten nie widział. Pytałem was tam troszeczkę o to, jak chcielibyście, żeby wyglądał live, co by się na nim działo, w jakie dni, jakie godziny. Poza tym, zgodnie z tym, co jest napisane... Będzie, proszę państwa, organizowany jak na razie, jako jedyna taka bardziej aktywna nagroda. Dragutin Pax! 20 grubych bardzo pieniądzów! Dziękuję za super czata! Domo, domo! Mm-hmm. I Hungry for More, nowy wspierający. Mądry wybór. Będą comiesięczne, pogadankowe, szybkie live Q&A ze wspornikami, do których tylko oni będą mieli dostęp, ponieważ link będzie leciał na kartę społeczności z opcją tylko dla wspierających. Ja w ogóle wyłączę sobie tłumienie moich szumów, ponieważ wyłączyłem w tej chwili, nie chcę kopiować, wyłączyłem w tej chwili moje, o właśnie, moją klimatyzację. I tak... Troszeczkę więcej pojawia się tych profitów bycia wspornikiem na kanale, wspierającym wspornikiem, łoperem, czy jak tam by was nie nazwać. Dlatego też, jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam. Łapę w górę dajcie właśnie, proszę państwa, ja tutaj też te łapy teraz poprawię. Like counta, tylko muszę linka czy inny wkleić.
Gadam tyle rzeczy, że jak to u mnie zwykle bywa, tracę oddech. Nie wiem, jak to się dzieje. Niby ćwiczę, kurwa, niby lepiej jem, a dalej nie umiem oddychać. Adrian Augustyn, nowy wspierający, dzięki wielkie, mądry wybór. I Czesław mówi, donejcik, dziękuję. Jeszcze tutaj Maksim. Jak istnieje akurat Minecraft, czuję rozpierdol. No, panie, no to jest jedna z najlepiej sprzedających się gier wszechczasów. Wszechczasów. To jest jakiś argument, okej? Okay? Tak więc nie bądźcie nigdy, nigdy nie bądźcie zbyt negatywnie nastawieni do Minecrafta. Czochram Bobra będzie live z Crash Team Racing. Wątpię, średnio mnie ta gierka interesuje. Plus, no kurde, no każdy musiałby się w to zaopatrzyć, nie? Dlatego też to jest trudniejsze do zorganizowania. Co prawda, każdy z tej ekipy Jalifig Enigma ma PlayStation. Enigma dalej nie przeszedł Red Dead Redemption 2 i pewnie nigdy tego nie zrobi. Kokaina. Ale wiecie, każdy musiałby kupić Crash Teama i tak dalej. Ale rozpierdoliłeś tego dziada! Szkoda, że nie splułeś na niego, i tak szanuję, aż dam spornika! Tomczok, rozumiem, że masz na myśli pana kontrolera szczurów. Uwaga, Wilar, Tomczok, Polish Bean, nowi wspierający, dzięki wielkie. Mądry wybór, panie i panowie. Bardzo mądry wybór. Łapki w górę lecą, kokainą. Ludzi przybywa, wszystko dinga. Co to za muzyczka w intro? To jest muzyka stworzona przez Enigmę. Znajdźcie sobie jego SoundClouda w internecie. I tam znajdziecie wszystkie jego filmy. Lifik, prawdopodobnie tylko tobie, bo u mnie wszystko jest w porządku. Będę miał trzeci monitorek, ale ja mogłem sobie trzeci monitor kupić w tej chwili, ale nie mogę go zamontować, a jeszcze ze zbliżającą się przeprowadzką to też nie ma sensu. Na jakiej wersji będę grał? Na Vanilla najnowszy, 1.14.3 się ona chyba nazywa? Nie wiem, to jest bardzo wstępny etap robienia tego wszystkiego, co my tutaj robimy. Jeszcze być może się to wszystko przetrze, ustawi do końca, tak więc zobaczymy. Kokainą. Okej, okay. Jezus Maria, tego leci. Co się stanie, jeśli odpadną ci ręce? Nie będziesz mógł ich podnieść. Bardzo logiczny żart. Dziękuję, V. Mr. V. Kurwa, ktoś już zakosił ksywę pod cyberpunka. Dobra. Czy odpowiem na donata? Markosik, a gdzie ty donata wysłałeś? Jezus Maria. Gubię się w tym. Kulfonix, Dragutin. A gdzie jest Markosik niby? Gdzie ty wysłałeś tego donata? Gdzie to się pojawiło? Kurwa, nie widzę. Superchat, nie superchat? Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Mateusz Sikorski, dziękuję bardzo. Kiedyś mówiłeś o softach dla uperów. O softach? Że ja wam będę soft jakiś dawał? O softach? Soft dla uperów? Nie wiem, o co chodzi. Superchat. No Markosik, gdzie jest, kurde, jakikolwiek twój superchat? Tu jest Dragutin. Kurwa, zniknął mi ten superchat. A nie, bo może gdzieś wcześniej będzie. Kuba Jaskulski, Oli, Michał Kozorys, to już są nie te. Markosik? A tak, to Markosik. Tak, to nie wyświetlił się? A, coś musiałem zgubić. Jaki mam stosunek do Death Stranding? Strasznie mnie ciekawi ten świat i będę grał na kanale najprawdopodobniej. Happy Wheels. Nie, Happy Wheels, dziękuję, Czesławie. I Dragutin, dziękuję jeszcze raz. Dobra, lecąc przed siebie i do przodu. Będziemy zaczynali. Oczywiście, jak już mówiłem, nie będę grał sam, tak więc wy możecie zostawić łapę w górę, skoro już tu jesteście. Możemy się połączyć z naszymi, proszę państwa, korespondentami zagranicznymi bądź też pozamiastowymi. Wiecie, że Tivol coś spierdoli. Bardzo prawdopodobne. Jakby wydaje mi się, że jestem z tego znany, tak więc dziękuję za wiarę we mnie. Nieskończoną i odwieczną. Dziękuję. Dobra! Discord, proszę państwa, jedziemy z tym koksem. Kokainą. Kiori, albo Kihori, Kijori, wiem, mówiłaś mi to już i ja się wystarczająco ruszam za dnia, nie muszę ciągle wstawać podczas live'a. Golfura? Może w Golfura? Że golf with friends? A to, może, ale tam nie ma co, jakby obczailiśmy już tyle różnych kombinacji i opcji na tym golf with friends, że ach. W każdym zapisie z live masz około 15 sekund opóźniony obraz. To już nie jest moja wina. To już jest wina YouTube'a i ich przetwarzania. Ja nie jestem w stanie nic z tym zrobić. Musiałbym to jakoś totalnie inaczej organizować. A może to jest wasza wina? Ja tak patrzę na te zapisy i chyba są w porządku. Aż nawet zrobię to w tej chwili. Dobra, proszę państwa. Zapraszam Lifig na Discorda i działamy. No proszę państwa, zasada jest chyba prosta. Jak widzicie, że ktoś szalenie popularny coś robi, to go kopiujecie. Jest duże prawdopodobieństwo, że część widzów nie ma zielonego pojęcia na temat tego, co robi zagranica i anglojęzyczni youtuberzy i nie mają zielonego pojęcia, że się kopiuje i tak się, proszę państwa, robi pieniądz. Tak się robi pieniądz. Roman, witaj z powrotem w gronie wsporników. Siema, siema.
Mądry wybór. PewDiePie, proszę państwa, PewDiePie gra w Minecrafta, aczkolwiek to jest w ogóle jakiś taki mem od jakiegoś czasu, że ten Minecraft wraca do łask. Wiecie, dzieciaki, Minecraft stracił na popularności, bo zaczęło grać dużo dzieciaków. Potem Minecraft, a potem te dzieciaki zaczęły migrować do Fortnite'a i przestały grać w Minecrafta, więc Minecraft jest z powrotem cool. Dlatego też gra w niego na przykład PewDiePie i to chyba dłużej niż nawet planował, tak więc no tak się troszeczkę zainspirowaliśmy. Dragut Impact, dziękuję, ale czy ja wpadłem na pomysł tego Minecrafta jeszcze zanim grał w to PewDiePie? Nie wiem, jakieś takie głosy pomiędzy nami chłopakami były już jakiś czas temu, więc to nie jest tak, że o kurwa PewDiePie robimy to! Tylko wiecie, no, no. To ja Paulina, widzisz? Nie ma za co. Wszystko przemyślane. Trafiłem w najbardziej optymalną dla największej ilości osób godzinę. Co się porobiło, że Minecrafta streamujesz? Co się porobiło, że Minecrafta streamujesz 20 zł? Ziomek, no pieniądze się kończą i gier nie ma teraz żadnych premier. No to trzeba szukać jakichś sposobów na coś, cokolwiek ciekawego, więc... Nie poszedłem jeszcze na Spidermana, bo jeszcze nie ma Spidermana, przynajmniej nie u mnie. Idę w weekend prawdopodobnie. Ale dinga, jakby odpadły ci ręce. Cwichu, co byś zrobił, jakby odpadły ci ręce? Ja ostatnio straciłem 3 palce lewej ręki w wypadku. Pozdrawiam z szpitala. O Jezus. 20 zł. No, powiem ci, Switchu... Współczuję. Zastanawiałem się kiedyś nad taką sytuacją. Co bym zrobił, gdybym na przykład stracił czucie poniżej szyi? I mam takie szczere przekonanie, że nie wiem, czy ja chciałbym tak żyć po 20 paru latach. Zbiórki charytatywne. Mam w tej chwili jedną charytatywną rzecz, którą chcę przeprowadzić na live'ie następnym, który planuję w tej chwili na piątek. Aczkolwiek mocno jestem dość wybiórczy, jeżeli chodzi o rzeczy charytatywne, które wspieram. Często wspieram prywatnie i nie robię z tego jakichś akcji na live'ach. Aczkolwiek postanowiłem, że jak wszyscy dookoła wspierają różne organizacje, ci wspierają dzieci, domy dziecka... ludzi chorych na raka, tutaj rak piersi, tam coś innego. Ja postanowiłem w 100% każdą akcję charytatywną, jaką wspomagam i promować zbiórki na zwierzęta. Bo tak wybrałem i tego się będę trzymał, i bo taki mam po prostu charytatywny sposób działania. Adam Falken, dziękuję bardzo za wsparcie. Czochram Bobra, siusiak w lewą rękę, chipsy w drugą i nie oglądamy. Tylko żeby ci się nie pomyliło, bo się strasznie pedalsko zrobi. Pamiętaj o tym. Tak więc no, gdybym stracił czucie w całym ciele i nie byłbym w stanie czuć rąk, nóg, ruszać się w ogóle, to ja wątpię, że ja chciałbym tak żyć. Przerażające mi się to wydaje być. Po 20 paru latach życia, pełnią życia, tak naprawdę w pełnej sprawności, nie jestem pewien, czy bym nie popadł w jakąś ciężką depresję i to taką aż za ciężką depresję. Ale to tylko jest gdybanie, no nie będę skakał na główkę do pustego basenu, żeby sprawdzić takie kokainą. Rzeczy. Zmiana miasta czy tylko mieszkania? Nie, zostaję w Krakowie. Trudno mi, jakby wiecie, no. Wywalicie Krakusa z Krakowa, ale Krakowa z Krakusa nie wywalicie. Dlatego zostanę w moim pięknym mieście smogu, bo ja po prostu, no kurwa kocham Kraków. No co mogę więcej powiedzieć? Coś jest fajnego w tym mieście. Nie mówię, że nie będę uciekał do innych miast w przyszłości, ale na razie jeszcze zostaję w naszej pięknej byłej stolicy, bo coś fajnego po prostu jest w tym mieście. Czekamy, Leafik resetuje router, Enigma też się zaraz pojawi i będziemy, proszę państwa, będziemy robili to i tamto, a ja w ogóle jeszcze mam 2 mody do zainstalowania do Minecrafta, które Leafik podesłał. Co to są za mody? Nie wiem, jedyny zna minimapę, co mi się bardzo przyda. Ja jestem z Kujaw i kocham Kraków, no i to jest prawidłowe rozumowanie, nieważne skąd jesteście, trzeba kochać Kraków. czyta się, nie jestem kobietą i nie będę ci, i będę ci truł. A, Kiori, wybacz, sugerowałem się troszeczkę twoją, jakby wydaje mi się, jakąś postacią anime, która wyglądała kobieco na tym, przepraszam bardzo, no i co? No i tak będę siedział całego live'a, bo już tak po prostu mam, no co ja mam wam więcej powiedzieć. Dobra, czekajcie, bo Leafik tutaj normalnie, I told you to give for Spornik IP. Może kiedyś zrobimy jakieś akcje, że serwer będzie większy i będzie można tam zapraszać widzów, ale to zawsze straszny chaos powoduje. Dlatego na razie nie będziemy robili takich akcji, mamy malutki serwer kupiony tylko na 7 dni, żeby potestować na 5 slotów. Dlatego kokainą. Też, no, nie będziemy się bawili teraz w zapraszanie widzów, moi drodzy. Czy do dokończę Rage 2? Tak, dokończę Rage 2. Myślę, że w najbliższym czasie, ale już będę leciał, myślę, czysto fabularnie, żeby po prostu zobaczyć, co ta fabuła ma jeszcze do pokazania. Pozdrowienia z emigracji. No emigrować to ja tam nie chcę, proszę państwa. Dobra.
Czekajcie. Ja sobie pobiorę te dwa mody i sobie tutaj je wgram w Minecrafta. Zapisz plik. Ja jestem z Kielc i mam blisko do ciebie. No Kielce też są spoko. Jak chcesz, to postawię ci na maszynie. Nie, spoko, Xyrox. Serwery do Minecrafta, dosłownie, za te 7 dni serwera na 5 slotów zapłaciłem 70 groszy. I mam nadzieję, że będzie działał dobrze, a nie będzie działał jak coś, co kosztuje 70 groszy. Fajnie by było. Dlatego spokojnie, nie potrzebujemy maszyny konkretnej. Lifik poleciał po światłowód, ciągnie go na piętro. Kurwa, tak, zarzucił na ramię z parteru, gdzie dopiero do skrzynki się dowiercili. Idzie na swoje piętro. Będzie lagował. No to zobaczymy, Xyrox. Może się dogadamy wtedy. Ja to słyszałem, że wy wiecie, że wy robicie, kurwa, darmowe te animacje na live'a z tym, z Blituxem. To wiesz, na łączach. Swichu, powoli to dociera. Jeśli będzie akcja charytatywna, to daj znać wcześniej na GRP. Piona 20 zł. Na grupie? No myślę, że spokojnie. Będę to starał się jak najbardziej publicznie rozesłać, że robimy coś charytatywnego, żeby po prostu było to skuteczne, ponieważ jest teraz jedna taka akcja, którą mam na oku już od jakiegoś czasu, od czerwca, związana ze zwierzakami. Krashi to podsyłała i tam brakuje jeszcze 4000 zł. Czy damy radę to zrobić? To się okaże. Dobra, i czekajcie, ja tutaj zrobię tylko z tymi młodziszami, tylko muszę to, proszę państwa, klikam normalnie tutaj, cyk, okej, Jezus Maria, jak to robić? A jakieś to animacje darmowe i z jakim Blituxem, to śmieć mnie nie ogląda, gardzę gnojem. A to się kochacie w takim razie, wnioskuję po tej wiadomości. 2500 łapków w górę. Przypominam wam, moi drodzy, jeżeli wbijecie 20 tysięcy łapek w górę podczas trwania live'a, Enigma przylatuje do Polski specjalnie po to, żeby zrobić ze mną 24-godzinnego live'a. Prąd na kartę, idę do kioski i ładuję. Ewelina, no to jak Enigma, no dokładnie tak. Okej. Kokainą. Tutaj tak mam kliknąć. Okej. One Punch Man. Nie oglądał One Punch Mana. Czytałem kiedyś mangę, zanim było w ogóle anime dostępne. No ale jakoś tak się nie wciągnąłem na długo. Okej. To ja, Paulina, za idealnie dobraną godzinę streama. Oby mi nie zabrakło później na remont auta 25 zł. Paulina, ale może wiecie co, bez przesady, bo kurwa będziesz, nie pojedzie do pracy, ale live'a zobaczy i dotacje wyślę. Ja nie chcę być odpowiedzialny za takie rzeczy, okej? To są poważne sprawy. Jeżeli ja potem będę, kurde, zadzwoni do mnie jakiś gości i powie, no kurwa, co to ma znaczyć, moja tam pracownica nie zrobiła tego i nie zrobiła tamtego, bo podobno nie działa jej auto, bo wysłała panu dotację, to ja pana teraz obciążę kwotą 700 tysięcy złotych za zniszczenia. Mhm. Dobra, zatwierdź to. Muszę zobaczyć, czy mi to teraz działa tak, jak ma działać. No i to mam blisko do pracy. A to dotacje, dawaj to. To na chuj remontować auto. Sprzedaj auto i wyślij mi te pieniądze. To jesteśmy dogadani w takim razie. A wiesz, jakie to zdrowe będzie jeszcze? O, proszę, Blitux, powiadasz, że si gotowe. Okej. To podeślij. Ja to sobie zobaczę dzisiaj w nocy pewnie i ci dam znać. Bo generalnie czat za 4 godziny jestem dumnym 26-latkiem. I ja pierdolę, jak ja stary już jestem. Ja zaczynałem ten kanał, jak miałem 19. Mam 26 lat zaraz. Niech mnie chuj. Co się w tym życiu porobiło? Nie wiem. Nie ogarniam w ogóle. No. 4 lipca, proszę państwa. Nie dość, że kurwa Spider-Man Far From Home, to jeszcze kolejny sezon Stranger Things, ale to blednie przy najważniejszym wydarzeniu tego dnia, czyli moich urodzinach. 4 lipca. Moi rodzice, kurde, chyba jakoś się specjalnie pod kalendarz wstrzelili. Szkoda, że w Polsce. Okej. O kurwa, co tu się ładuje? Mody się ładują. Za 4 godziny to ja nie zdaję matury z Polaka. Ty, czekajcie, jeszcze wyniki matur są 4? Kurwa, no to patrzcie, to możecie pójść po wyniki matur, zobaczyć, że żeście ujebali, pójdziecie, wiecie, złożyć swoje tam zgłoszenie na jakiś kurs zamiatania ulic, a potem siema.
Możecie składać mi życzenia. Niepodległość Stanów Zjednoczonych. Czekajcie, słyszycie pewnie muzykę z Minecrafta, a ja tylko sobie kokainą. Chcę stworzyć świat, zobaczyć, czy działają mi te mody. One Punch Man to akurat gra. A, no to wi. Powiedziałem to w takim znaczeniu, że nie interesuje mnie film za bardzo, wszystko mnie nie interesuje, więc tak samo i gra nie będzie mnie za bardzo interesowała. Urodziny Ksajo też, powiadacie. To się chyba jakoś zgrali, dogadali. Paulina, o Jezus Maria, no weź na ten tort. Ja teraz tortów staram się nie jadać. O, wyprzedziłem to. To ja, o, Paulino, świetnie. To masz jeszcze na tort 20 zł. Coś mi się zjebało z tymi modami właśnie w tej chwili. I co ja mam teraz, kurwa, zrobić? No nie wiem. Zacząłeś tworzyć, bo w 2011... Maciejos, ale jest też taka kwestia jak... A nie, ty kurwa, faktycznie. Ale mi się pojebało, miałem 18, 19 miałem, o cholera jasna, faktycznie, powaliło mi się, no tak, miałem 18 urodziny i jakieś prawie 2 miesiące później wrzuciłem film, wrzuciłem filma, no spokojnie czat, moje urodziny to są wiecie, mocno publiczna rzecz, ja się jutro chowam, nie wychodzę z domu, często byłem atakowany na ulicy. I cóż, no muszę unikać takich publicznych akcji, no bo może się to źle skończyć. Dlatego wiecie, muszę uważać. Zajrokst w pyk pyk, szkoda, że nie ma głosówek, to bym wpierdzielił kapi bizdej, najlepszego jutro. Enajotele PSZG o mniej niż 3,20 zł. Kapi bizdej to you, kapi bizdej to you, kapi bizdej kurwa, kapi bizdej to you. Cholera jasna, te piosenki urodzinowe to jednak jest dobre gówno. O Jezus Maria, co wy za donaty wysyłacie? Po prostu brak mi kurwa słów czasem, wiecie co? Brak mi kurwa słów. O, momencik, ja muszę tutaj z chłopakami jeszcze coś ustalić. Kapi bizdej to you. O, Sakuwa, dzięki wielkie za bycie wspornikiem, mądry wybór. To po Simsowemu, tak, dokładnie. Tylko 2 lata starsze ode mnie, młoda dupa z ciebie. No ja, no nie wiem, no ja tam, powiem wam tak, przez tego YouTube'a i to, że kurde, żyję z grania w gry normalnie, jest tak śmiesznie, fajnie, robię takie super rzeczy, to w ogóle nie czuję tych 26 lat. Mam znajomych, którzy mają 26, 7 lat i już, kurwa, dzieci mają, a ja siedzę w piwnicy, gram sobie w gry, no nie. tak, Jori. Paulina ma sprzedać samochód, wysłać mi pieniądze i popylać z buta do roboty. Chandelier na urodziny. Nie, Markosik, kurwa, czemu ty mi wspominasz takie traumatyczne rzeczy? Ja mam 21, mentalnie jakoś 16. No to ja mam 21, a mentalnie jakoś 13. Tak więc wszystko się zgadza. Jakby różne... Każdy żyje w swoim tempie, nie? Tak to działa. Dobra, moment. W ogóle muszę sobie dźwięk tutaj zamienić. Kokainą. Bo dupcy jedno i drugie. Robimy zrzutkę dla Tiwa na Uro. A czemu wysyłasz link do Ingura, Tomczok? Co ci da link do Ingura? Nitro śpiewa z Linshi na Twitch Sings. Dużo nieznanych mi słów. Nitro, ale ten Nitro? Kto to jest Linshi? Co to jest Linshi? Nie wiem, o co chodzi. Dobra, jeszcze raz, czekajcie, bo ja tutaj ogarniam. Ogarniam takie pojebane rzeczy, że wy tego nie ogarniecie w ogóle, co ja ogarniam. Gdzie FIA? Z jakiej strony serwer? Mój brat Kuba to Brudas. Pozdrawiam. Ty patrzcie, jak ludzie potrafią jednak wcisnąć 2 pytania i 1 obelgę w 1 donata. Szanuję to, naprawdę. Happy birthday to you. Ja tylko 23 lat walczę, żeby pokazywać dowód przekupowania piwa. Proszę państwa, o to stary dziadzie, dziękuję. Oli, nowy wspierający, albo nowa wspierająca. Dziękuję bardzo, mądry wybór. Ja ostatnio, jak byłem w Ameryce, no, to poszliśmy sobie do tego, do hotelowego baru. O Jezus Maria, ale mi się tutaj kurwa pobiera jedna rzecz zajebiście długo. Kiedy ja odpalę tą grę?
Tak czy siak, byłem jedyną osobą z naszej czwórki, która została oskarżona o to, że nie mam 21 lat i musiałem lecieć do pokoju po dowód, żeby kelnerce udowodnić, że tak właściwie jestem w stanie pić alkohol w Ameryce, bo tam jest od 21 roku życia. Tak więc jakby 4 razy odkąd ukończyłem 18 lat byłem pytany o dowód i jeden z nich miał okazję niedawno, kiedy mam już 26 praktycznie. Tak więc odebrałem to jako komplement, nie będę mówił, że nie. Miło tak czasem usłyszeć, chociaż też bez przesady. Jakby mnie cały czas o dowód pytali, to już bym powątpiewał troszeczkę w jakby skuteczność mojego dojrzewania, że jakby coś się gdzieś zjebało po drodze. Jaka będzie seria po Rage 2? To jest bardzo dobre pytanie, ja kompletnie nie znam na nie odpowiedzi, ponieważ o ile Wolfenstein wychodzi chyba jakoś pod koniec lipca, to zajebiście. Tak poza tym jest trochę cisza i trochę nic się nie dzieje. Tak więc nie wiem. Kurwa, no nam... Nam się tutaj update'ują różne kokainą. Rzeczy. Póki to się nie skończy, to nie możemy, kurwa, włączyć tego. Nie możemy włączyć w ogóle serwera. 30 lat nie ma dziewczyny, za to mam konsolę, bawię się świetnie. No właśnie, nie trzeba mieć dziewczyny, żeby się świetnie bawić. A pozdrawiam również i dziękuję bardzo. Kokainą. Zaraz zobacz tego donate'a, tylko to się umawiamy. Ziemniak gra w PUBG. Czy to testy, czy może wrócił do swojego uzależnienia? Co ten Tomczyk na tym Imgurze wysłał? Trochę się boję tego otwierać. Dlaczego nie chcę grać w dodatki do Assassin's Creed Odyssey? Bo się wystarczająco mocno nagrałem w zwykłego Odyseya. Troszeczkę mnie tak raz zmęczyła, żebym wracał jeszcze. Moje urodziny 30 zł. O, Witold, dziękuję bardzo. I Mofu Mofu, nowy wspierający. Dzięki wielkie. Mądry wybór. Czekają cię miesiące pełne, wiecie, miodu, ognia, burzy i kurwa... Kokainą. Pumpernikli. Nie, pumpernikle są niedobre. Tego, co lubisz, o. Nie wierzę w to, co widzę. Stuwa Tobolt. Otom. Dziękuję bardzo. Co tam jeszcze mam? Szamana przeczytałem. Matias! Pozdrawiam cię i Ziemniaka. Kurwa, to Ziemniak miał streamować gry. I gdzie on jest? Nie ma Ziemniaka coś. Jakoś ta jego kariera streamera nie wyszła. Dzwonimy. Call. Skurwysyn się rozłączył, jak tylko za... Kokainą. Siemano. Siema. Tak, a propos 26 urodzin. Ty stara dupa jesteś. Kurwa, jedną nogą tam w trumnie siedzi. No tak, a... Grobie ty downie. Nie, w trumnie, w trumnie. Aha, bo tak, bo w trumnie to jest... Można sobie wejść do trumny żywym, tak? To jest logika, którą podążasz? No, w sensie kiedyś się ta trumna zamieni na grób. Ile lat mojego kokainą. Życia spędzę siedząc w trumnie? W sobie to zależy. A ile godzin dziennie śpisz? Wszystkie. Dobre pytanie. Wszystkie. Bo co to za życie? Czuję się, jakbym wiecznie spał. Top 10 tutaj... najwygodniejszych trumien. Kokainą. Ja tutaj naprawdę szanuję wybór ogólnie grafiki do serwera. Jest naprawdę... Ja pierdolę. Arcy as fuck. Czemu ja mu wysłałem to zdjęcie, no? Fam, it's perfect. Ale szanuję też za cutout głowy. Tak, perfekcyjnie wykonany. Tylko zanim włączymy tą grę, kiedy się pobierze ten jebany update, to będzie 23. Znaczy, ja już jestem gotowy. W 100% tylko wysyłam film, ale już jest 91 przetwarzane. Idę się wysikać. Lucifer, dziękuję bardzo. A Launcher, ciekawe, czy ma zupdate'owany. No ma. Stary, jestem już w grze. Ja pierdolę, to oszukałeś system. Czemu ja przed... Kokainą. Czy ten update wskoczył w przeciągu ostatnich 10 minut, naprawdę? Nie mam pojęcia. Dziękuję czat za wszelkie życzenia, tylko nie będę w stanie na wszystkie odpowiadać, ale was pięknie wszystkich widać na ekranie. Dobra, idę do toalety, kibicujcie mi. Leć, dawaj, trzymam kciuki. Za zdrowie mentalne, za zdrowie mentalne reszty jego rodziny. Już. To brzmiało jak tekst takiej podirytowanej już członka rodziny na jakimś obiedzie. Wypierdala już. Idealnie zaakcentowany. Takie, jest Wigilia, tam... Kokainą. Dobra, zaczynamy jeść, to chwilkę, jeszcze do toalety. Jeszcze się wraca po coś, tak wypierdala. Wypierdala już. Wigilia ma być, kurwa. No i jak wy, kurwa, kibicowaliście, kibel zajęty? Barszyk, suko.
O Jezus Maria. Czat, no. Ja mam kurwa urodziny jutro. O co wam chodzi? Dla właśnie, kogo są te życzenia? Pytanie trzeci. No właśnie. Co Dzień to jest? Niepodległości w USA. Co to jest za data? 3 lipca. A ty masz enigma którego? Bo ty też w lipcu pod koniec? 30. Ja pierdolę, to na granicy. No stary, zupełnie late. Normalnie. Nagle. Jak ja codziennie rano. Mało brakowało, abyś był dzieckiem sierpniowym. A jaki masz znak zodiaku? Lew. Jestem rakiem. Ja też jestem rakiem. High five. Powiedziałem lew, nie jestem rakiem. O kurwa mać, a to się... Shit. Wypierdalaj w takim razie. Czekajcie. Rak horoskop. O właśnie. Magia Onet. Znam kogoś, kto ma to na startową. Dzisiejszy horoskop dla raka. Horoskop dzienny dla raka poleca ci jak najwięcej swojej uwagi poświęcić dzisiaj na sprawy służbowe. Jest life? Jest. Jeszcze będzie twoje pełne skupienie oraz przyjęcie do wiadomości faktu, że nie wszystko pójdzie dzisiaj jak z płatka. No i są update'y problemowe. Horoskop 10/10. Supermax siemano 6 zł. Dziękuję. Okej. Okay. Ej, bo jest też strona czary.pl. Horoskopy, astrologia, tarot. Uwaga, horoskop na dziś, a tu jest już inny. Kurwa, ci ludzie po prostu wstają rano i piszą... A można sobie pierdolnąć tarota w internecie? Najlepszego mistrza. Dziękuję, Redneck. O kur... Nie musisz do ezoteriusza zadzwonić. Ezoteriusz Maximus. Ej, ja myślę, że ludzie, którzy piszą horoskopy, to wstają rano, wypijają sobie kawkę i po prostu myślą, jakie kurwa pierdoły mogą wymyślić i wklepują. Kto codziennie pisze horoskopy? Pojebani ludzie. Spotyka się... Oni siadają na Sylwestra. Chałki, dziękuję. Piszą na cały rok. Ja pierdolę. Ile jest znaków zodiaku? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 chyba. 12 razy no 365. Miesięcy. Tyle muszą horoskopów dziennych napisać. O chuj. Czekaj. Spotykałem się tak w trójkę i takie, kurwa, Mariusz, nie uwierzysz, co wymyśliłem dzisiaj. Nie jeden rak odkryje dziś w sobie artystyczną pasję. No cholera, ale mam miesięczny. Przed tobą jeden z najważniejszych momentów w tym roku. No kurwa, odpalamy serwer Minecrafta. W twoim znaku utworzy się na początku lipca całkowite zaćmienie słońca, które towarzyszy zawsze przełomowym zmianom w nastawieniu do życia i podejmowaniu wyzwań. Pojawią się nowe cele, nowe możliwości. Otknie się w tobie wola walki i ambicja. Szum morza i śpiew ptaków nie zrobi na tobie większego wrażenia. Zapragniesz zdobyć władzę i przy okazji zarobić wielkie pieniądze. A przynajmniej coś zrobić w tym kierunku. Nie. Wenus będziecie wspierać od 3 lipca. Nie zapragnie więc ani pomocników i wsparcia, ani pieniędzy na niezbędne wydatki. Ej, ktoś przyjdzie i myśli, że jesteśmy jakimiś pojebanymi tymi. Czytamy horoskopy. Astrologami, tak. Ej, Lifig, a ty jaki masz znak zodiaku? Ja mam wagę. Wagę. Ja ufam tylko Magia Onet. Ja ufam tylko czary.pl. Horoskop dzienny dla wagi poleca ci się uzbroić dzisiaj w pancerz, by nie dać się negatywnym planetarnym wpływom. Kurwa, muszę ubrać kolczugę, bo ktoś mnie jebie. Kokainą. Musisz w kamizelce kuloodpornej chodzić. Jak prawdziwy raper. Ale czekaj, ja mam dla ciebie miesięczny ze strony czary.pl. Ja myślę, że on będzie dobry. Planety podpowiadają ci. Rozmawiasz czasem z planetami, Lifik? Patrzysz się tak w niebo i myślisz, o Neptunie! O Neptunie! Nadszedł czas na gruntowne zmiany. Saturn wciąż działa dyscyplinująco na twój znak i przypomina ci, że w pewnych ważnych decyzji nie możesz odkładać w nieskończoność. Miałeś tego Wreszcie kompas sprzedać suko. Trzeba spod biedronki. Ej, to jest prawda. Przestań się lenić i odważnie podejmij każde życiowe wyzwanie. Dobra, ej, przeczytajcie mój. Lew? Dobra. Ja. To ty czytaj dzienny z tego, ten, Magia Onet, a ja przeczytam miesięczny z czary.pl. Not gonna lie, Magia Onet bardziej mnie przekonuje. Pierdolisz, czary.pl, wiesz, ile ktoś za tą domenę musiał zapłacić? Kurwo, Onet! Horoskop dzienny dla lwa zapowiada ci środę z gatunku tych, kiedy wszystko idzie ci jak po grudzie. Jak po czym? Jak po grudzie, okej. Okay. Przynajmniej w sprawach jak po grudzie. O kurwa, enigma do... z utrudnieniami i opóźnieniami, jak również z ryzykiem popełnienia błędu. Enigma do... Opóźnieniami! Montowałem film na ostatnią chwilę przed tym streamem, gang. Dobry mam dla ciebie enigma. Kokainą. Merkury i Mars w twoim znaku zodiaku pomogą ci znaleźć bratnią duszę, zakochać się i aktywnie spędzić czas.
Tyle cały miesiąc, więc jak do końca lipca nie znajdziesz foczki, to słuchaj. To nie jesteś lwem. Na wyjazdach i wakacyjnych spotkaniach będziesz przewodzić wesołej zabawie i sypać dobrymi pomysłami na spędzanie wolnego czasu. Planety sprawią, że twoje pomysły będą bardzo w cenie i możesz na nich bardzo dużo zarobić. To może Instagrama splaguję. Dobre pomysły na spędzenie wolnego czasu i tytuł tego MP3. Tak jest. Dobra, czekajcie. Kokaino. Przepraszam, to jest dot wave. Nie obrażaj mnie, nie renderuję w MP3. Dziękuję. Danax, no, dziękuję. Wiesz, ja pierdolę, tyle donate'ów. O Jezus Maria. Noob, Bartekus, Muszkin, Nikita, Ezi, Kindi, Trzeszczu, Uni, Eternal. Dziękuję bardzo. Nie widzę wszystkich tych donate'ów, nie na wszystkie będę reagował, ale za wszystkie serdecznie dziękuję. Kokaino. Raka jednak lew, bo coś tak się spóźnia na ten serwer. Pierdolisz. Ziomek, mam już 20 z 70 mega pobrane. Czemu to tyle trwa? Czemu to tak wolno idzie? Ja tu czekam na was. Ja mam 21,37. No kurwa, no... Okej, już nie. Ej, update'uje się kurwa launcher i po prostu nie możemy włączyć grę. To wiesz co, to może ja ci udostępnię ekran na Discordzie i ty to będziesz streamował. A może wyślij mi zaupdate'owanego launchera. Nie, patrz, czekaj. Ja ci mówię, rozumiem, możemy to w taki sposób. Patrz, stary. Kurwa, zrobił łódkę. Nie, czekaj. Jebany, ale jak ja mam to... Ja czekam na was. Gdzie ty tą kurwa łodzią pływasz? Dobra, nie interesuj się. Czekaj. Musiałbym jakoś przechwycić ekran. Ale pierdolę, to nie chce mi się. To jest typowe, no. Przygotowanie się do live'ów jest passé. Napierdala. No, kurwa, Mać, wypierdalaj. Włączałem to dosłownie jak już się live zaczął. Wyłączyłem i włączyłem jeszcze raz i zaczęła się suka update'ować. Co ja mam poradzić na takie sytuacje? Nic nie mogę poradzić na takie sytuacje. Musi się zrobić i chuj. Jak się bawicie, lewa strona, machnijcie lewym, kurwa, tym, wiosłem. Ale to będzie trwało jeszcze, kurwa, 20 minut, jak nic. No to cofamy. Oj, tam 20. Cholera jasna, no mogę pokazać ekran, nikt by napierdala tutaj łodzią, no. Czekaj, jak się tutaj... Ktoś musi mi zabitboxować te ryjaki. Po prostu Enigma. To prawdziwy pirat, 25 zł. Dziękuję. Patrzcie się, jak można spintować, kurwa. Czekaj, dodam cię na tego. Add display capture. Kokainą. Czekaj, przez drzewo. Nie chcę display capturę. Won. Czekaj, nie jestem gotowy. Ej, bo jest... Zresetuję serwer, ale to... Czekaj. Bo jest zła trudność ustawiona. Ja pierdolę. Czekaj, da się tutaj gdzieś zrobić taki, że tylko kawałek ekranu kapturuje? Kokainą. Przed Nialtą. O Jezus, no tak. Czekaj, dobra. Ale musisz wtedy pokazać chwilę tego. Window capture. Znaczy nie, możesz studio mode, jak wejdziesz, to możesz robić, edytować scenę, zanim ją pokażę. O Jezus Maria, tyle roboty. Czat, ja kurwa wiem, że miał być... Zaraz będzie Minecraft, tylko musi się zupdate'ować launcher. Kokaina. Ja wam poradzę, no. Mogę wam... Póki co ja wam będę dostarczał gameplay. No właśnie, moment. Chwila, brightness zwiększę. Czemu ty masz takie duże FOV? Shut the fuck up. Czekaj. I max frame rate sobie podnieś. Gdzie? Podnieś sobie max frame rate! No, video settings. Video settings. I'm retarded. Prawy górny. Patrzcie, jak macie ładnie. Kurwa, nic nie widzę, bo mam takiego małego OBS-a w tej chwili. Brightness zdaje się na 100. Bo mam takiego małego. O, proszę. Render... Zajebiście, to jest to. O, jestem? Dobra. Ty, no widać cię teraz i bailando. Kokainą. Wyścigi, kurwa. Patrzcie się na to. Uwaga. Dobra. Bus Simulator się chowa. Uwaga. Pod tlen gazotu. Umarłem. Tak, Chad, Enigma dalej korzysta z prądu na klucz. No co mogę wam więcej powiedzieć? Profesjonalne. To jest tak zwane streamowanie pośrednie po prostu, no. Po co ja mam grać, jak on może? Kokainą. Dokładnie tak. Wojska celowy. Czy będzie kiedyś Teamfight Tactics na live'ie? Nie. Nie. To jedyne, co we mogę don't powiedzieć. Do that here. Yes. Grałem dwie gry do tej pory. W jednej byłem trzeci, w drugiej byłem totalnym gównem i skończyłem ostatni po 15 minutach. Tak więc RNG mnie po prostu kocha w tej grze.
Po prostu Enigma to najlepszy pirat XD 25 zł. Enigma to prawdziwy pirat. To tak prawdziwego donata dawno, dawno nie widziałem. Zrobiłbyś coś pożytecznego, nie tylko łodzią napierdalasz dookoła. No, pożytecznego, łodzią napierdalasz. Kokainą. Rozjebałeś łódź! Tak. Jak ta gra w ogóle działa, że możesz rozdupcyć łódź i ją potem po prostu schować do kieszeni? Stary, w normalnym życiu tak nie robisz. Nie pływasz tam na przykład w kajaku i później go nie chowasz do plecaka? No, powiem ci, jakbym miał dmuchanego, to okej, okay, ale ten jest drewniany. Zabij krowę. A. Co ty jej chcesz zrobić? Wyłączę na chwilę udostępnianie. Widzę, że naprawdę pan dużo... Dużo nowych funkcji dodali w takim razie do tej gry. Jak nie? Co, jak trzeba tak, poczekać, tak, aż się ten mieczyk napełni, żeby uderzyć jeszcze raz? Tak, a. I jeżeli pomysł się spodoba i będziemy grali na bardziej rozwiniętym serwerze, to pierwszy mod, który instalujemy, to jest ten, który wypierdala ten update do walki. Ała. Zaraz Chwila. Zdechniesz. Nieprawda. Ja a łódź eliminuje full damage? Ja tak. Powinien mieć jakiegoś skina Red Bull. Skina Madlad. W ogóle pokaż swojego skina. F5. Jak tam gibki gibonie na treningu. Kurwa, wyczerpujący był ten trening, czuję go do tej pory. O chuj chodzi, co to jest? Co tylko brakuje tego. Shitty Flu, ten Titanic song. Po prostu ale co to za skin jest? Co to ma być? Hey, boss. A no tak, tak właśnie myślałem, kurwa, że coś od Pinkaja jedzie. Jezus Mary. Chryste. A ja nie mam żadnego skina. Na treningu było grubo, no nadal go czuję, co już mogę powiedzieć. Jak grubo, to stary, miernie. A jaki to jest difficulty, Leafy? No teraz już jest chyba normal. W Minecrafcie jest poziom trudności? Pytałem się, kurwa. Dziękuję bardzo. Tak? Pytałeś się? Ale o co? Pytałem się, czy twoja wiedza minecraftowa jest wystarczająca. Wiesz, co mi odpisałeś? No. Stary, jestem prosem. No, co mi odpisałeś? Nie pamiętam, powiedz mi. No to czekaj. Mogrim, dziękuję bardzo. Zbyt dużo szkieletów, to jest zginę, Zara. Ty, co się kurwa stało? Ty, cofnęło mi pobieranie do Zara! Nie! No mam z powrotem... Czekaj, kurwa, anuluj to w pizdu, było no zero. Dobra, anuluj i pobierz, odpal na nowo może instalator. Od nowa, ja. Kurwa, leci. Ty, czekaj, pobiorę to po prostu od zera jakby, wiesz co chodzi. Tak. Wiesz, o co chodzi, że ze strony internetowej będzie lepiej szło chyba. Tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że tutaj, kurwa, już jest zaupdate'owane. Jakby na stronie. Napisałem, a czy wcześniej nauczymy cię gry, czy pytajnik, że co? The art of Minecraft. Are you advanced enough? Bitch, I'm gonna smack the height off of ya. A, no tak, tak, to było to. Okej. Okay. Okej, okay, dobrze, panie mądry. A potem było, co było. Panie mądry. Ale pan, kurwa, to jest wiedza, o, która w ogóle... się launcher, jak zainstalujesz na nowo jakby. Ale człowieku, wiedza, w ogóle brak tej wiedzy, jakby to nic nie zmienia. O chuj ci chodzi jakby, nie wiem. Przecież to wszystko jakby jest dobrze. Jakby co mi to zmienia? No czy jest kurwa super extreme difficulty, czy jest easy, to ja to rozpierdalam na kawałki. Łapeczki, ja mam... żeby się szybciej pobierało, dokładnie ja tak. To mam ja to mam we krwi po prostu. Dobra, ja to mam wege. Wege krwi. Musicie wpisać / gift transfer dla T-Volta. Czekaj to. To czekaj, dodaj, usuń programy, wypierdolę to, co instaluję na nowo. I tak wiele tam nie tracę. Nie, po prostu odpal instalator. W sensie ten, który pobierałem ze strony. Tak. Ja się kurwa w drzewie zakopię. Fantastyczny pomysł. Dziękuję. Wiem. Nigdy się nie robi siekiery drewnianej. Lapiery! Dlaczego? Bo się robi kobla od razu. Kurwa. Czad, przygotujcie się, następne pół live'a. Dlaczego? O, udało mi się, faktycznie zaktualizowało się i nawet ta paczka jest gotowa. Od razu? No. Mówiłem, nie, żeby wpisać /gift transfer, to nie wierzyli. Ta paczka jest taka, jaka była, no są te dwa mody, no dobra, zatwierdź. A nie, zabij mnie go. Pamiętaj, żeby nie pokazać tego. Ipy? Si. Dobra. Czekaj, to już wyłączę tego Enigmę. No. Ja wyłączę w ogóle udostępnienie. Nie, niepotrzebny już jesteś. Dobra, ale kurwa, te wszystkie tutaj napisy z modów się wyświetlają, ja aż czuję tutaj potęgę modyfikacji.
Multiplayer, czy ja to chyba nie... Terraria to jest chuj, jeżeli chodzi o mody przy Minecrafcie. No, mody do Minecrafta są pojebane. Ej, a będziemy robili jakieś te, kurwa, kalkulatory do całek z Redstone'a, czy nie, nie, nie bawimy się będziemy w takie grali w Minecrafta w skrzynce. Dobry pomysł. Kiedy to doprowadzimy do skutku? Jakby zdążymy do września, od czy razu nie? Nie, to jest mod. Ja nie, pierdolę, ja, to, nie. To na cholerę to komu? Piszemy na nowo. Tak, dokładnie. Dobra, chuj. Myśleliście, że gramy w Minecrafta? Nie, piszemy Minecrafta 2. Tak. W Minecrafcie 1. Ale jest już Minecraft 2 zapowiedziane. Co? Ale to Minecraft Dungeons to nie jest, kurwa, Minecraft 2. Jak to nie? No druga gra Minecraftowa to Minecraft 2. Nie. Nie widzę tutaj... To w takim razie to będzie Minecraft 3, bo już... Nie, zaraz, to będzie Minecraft 30, bo już wyszło milion gier Minecraftowych. Ale głośna ta gra, o Boże. Ścisz sobie... muzykę, pogodę, wyłącz sobie muzykę i pogodę, a bloki i hostile creatures daj na pół, a master volume sobie dopasujesz. Jaki ty mądry jesteś. Widzisz, mówiłem ci, że niepotrzebna mi kurwa wiedza z Minecrafta, bo ty mi wszystko powiesz. Hendrix, dzięki wielkie za wsparcie. Mądry wybór. Multiplayer ad server. Server address. Done. Yeee. Dobra. Play. O, jest PvP Faxer. Launcher wykrył crasha paczki. Kurwa, no to odpal po prostu sobie z Optifine'em, ja jako jedyny będę miał. Tak. Ja super też mam Optifine'a tylko, także będziemy w klubie tym samym. Kokainą. Tylko czy to podziała? Jak tam, magia, po prostu magia. Po prostu Kacper, dziękuję bardzo. Samopoczucie? No kurwa, stary jestem i chuj. Czekaj. Optifine 1.14.3? Tak. Dobra, zobaczymy czy to podziała. Co nie zauważył? A czego nie zauważyłem? Masz, kurwa. Czat, no ja jestem tutaj bardzo zajęty odpalaniem gry wszechczasów. Co ja miałem zauważyć albo nie zauważyć? O, Blitux. Nigdy nie dostałem wypłaty za SI. Masz szansę się zrekompensować. Dawaj IP do serwera. Blitux, kurwa, ty wiesz, uważaj sobie, okej? Okay? Mam twoje konto na Facebooku. To jest, myślę, powinieneś się bać. O, kurwa, załadowałem się. Jaki skin? Widać, że 20... Gdzie on jest? O, 26 lat, pa! Czy to jest siwy włos? Pa, ty, bez kitu. Pa, ja tam już siwy włos widzę. Roast mi plażą. Ej, Michał Kozory zrobił wyzwanie, żeby zroastować go za to, że pracuje w call center. No dlaczego? No praca jak każda inna. No właśnie, ja nie wiem o co chodzi. Słuchaj, ja każdą pracę szanuję. Ale taki indyjski dla Microsoftu, call center? Bo tu mam parę linii. Welcome to Microsoft, technical support, what is your problem? I think your Windows machine is kind of viruset. Viruset, kurwa. Did you try turning it off and again? Yeah. Weird, it works for me. Well, here's the link, you need to download the Kurwa, ale Enigma, bo ty zapierdalasz, a trzeba nowicjusza. Bierz kurwa ten kill-off i zapierdalaj ty. Nie. Ziomek. Ja napierdalałem w Minecrafta dzień i noc, jak ty miałeś 10 lat. Wyłączę to. Jak co? Zaraz, wam chodzi, wam kurwa wyjebie nie patykiem. Kurwa, dobra, nie biegnę na bossa. Wypierdalaj ode mnie, daj wiedziałem, mi liście, kurwa, tak zbierać. Skończy, kurwa. Dobra, wiedziałem, dobra, że tak to się skończy. Dobra, nie. Jak ty się nazywasz? Harem Masari? Czemu ty tutaj propagujesz prostytucję, kurwa? Czemu ty się tak nazywasz? Listen. Dobra, kurwa, ryjemy to drewno, czy nie? Ryjemy, kurwa, drewno. Czy ty mi robisz egzamin, Polaku? Z Polaka ci robi egzamin na maturę. Ale nie wyzywaj, dobrze? Ja nie wyzywam, ja stwierdzam fakt. O. Dobra, Hatalar, dziękuję bardzo. Nowy. Czekaj. Świeżak. Nowy. Świeżak, popatrz się. Skoro jutro twoje urodziny, ma. Enigma, czy ja ci mówiłem, że ja już zapisałem jakby ten opcję, żeby zamówić do ciebie kuriera i dosłownie jestem jedno kliknięcie od zrobienia tego? Zrobiłem to kiedyś, tylko nie wysyłałem ci screenshota. Mam ten jeden przycisk, złóż zamówienie. Kokainą. Kiedyś to stworzyłem, żeby cię straszyć, aczkolwiek nie wykorzystałem tego nigdy. Wiedz, że ja tak... Ja ci siekierę podarowałem, a ty jeszcze kurde ciśniesz, no nie wierzę w to. Powiem ci... Dobra. A co ja? Myślisz, że siekiera to jest odpowiedni kontrpodarunek? A co byś wolał? Buziaka?
No, na przykład. Tachać. Buzi, buzi. Kiedy będziesz? Czad, musicie wbić te 20 tysięcy. Widzicie, jakie tutaj plany się zaczynają tworzyć. O Jezus Mary. No dobra, co my kurwa robimy w tej grze w ogóle? Nowa dziewczyna Tibulta to Daniel. Kurwa, i mają nas Daniel. To nie. Jak a ja widziałem, ja o tym nie wiedziałem. Ten enigma w makijażu to nawet ładnie wygląda. Cholera jasna. Na Instagramie. Długie włosy, okulary, make-up. To jest tak, ostatnio się malowałem z Dagmarów na Discordzie. Tak, to jest zdecydowanie coś, z czego warto być dumnym. Długa historia, czat. Nie, no na moje oko bardzo krótka jest ta historia. Enigma używa używam make-upu. Make-upu nakładam. No, nie. Czad, nie będę spamował shifta w Enigmy. O kurwa, aha, kucanie za nim, to brzmi jak shit comedy. Bo wiecie. Bo go posuwa postać. Tibolt, generalnie zasada jest taka, że jak masz teraz drewno, to pierwsze co robisz, to robisz sobie drewniany kill-off. Ja ci już nie będę dropił kill-offa, bo chcę, żebyś sam to zrobił. Brzmi jak totalny bezsens. I wbijasz się, to chcesz tego kill-offa, kurwa? No a kurwa, mam wybór? No to pan, no to bierz. To jest wejście do jakiejś dziury. No tak, to my zrobiliśmy. Kurwa, trochę wam nie wierzę, ale okej. Okay. Wy już tu graliście, czy nie? No nie, teraz... nie, to jest nowy świat. Kurwa, no ja nie mogę wam ufać w żadnej sytuacji. No, dobra. Czekaj, kurwa, jak się robiło? O kurwa, żebym poprzetwarzał jak pojebany. Stachu, dzięki wielkie za wsparcie, no i teraz, dobra. Teraz robisz dwa patyki. Znaczy, to zrób sobie ile patyków chcesz w sumie. Mam, kurwa, dwa patyki, ziomek, mam tutaj paczkę z przepisami. No to słuchaj, to robię kuszę i ci wysunę prosto nie, w pysk. Nie, rób kilowa. Nie stać mnie nawet na kuszę, bo nie mam stringa i tripwire hooka, no. I no, iron ingota. To jest kusza. Oj, kto tu jest jebanym noobem, co? Nawet nie wiedziałeś, że kusza jest w grze. Gościu, pamiętasz tych ludzi, z których zajebałeś banery? Oni do ciebie z kuszy napierdalali, nie zauważyłeś? Jakie banery? Ale to był NPC. No tak, no to oni mają kuszę. Ale to nie od nich zajebałem banery zwykłym villagerom. A, no to widać, generalnie ci mają też banery, w sensie NPC są nowe, Tibolt. I one mają różne broni. Ja okradam tylko niewinnych. Czekaj, jak tutaj ktoś mi mówi, że jest tutaj zmniejszenie GUI i to w sumie mnie bardzo interesuje. Gdzie to się kurwa robi? W sensie HUD-u. No, GUI, HUD, no nieważne. GUI. No jest kurwa Graphical User Interface. No dobra, faktycznie to bez sensu, to jest HUD, a nie GUI. GUI scale. Human. O kurwa, jakie małe. 3, będzie dobrze. Back to game. Napierdala kamienie. It's a staircase, man. Jeszcze z takich ziomek, ale staircase'a można potem stworzyć. Wejdź w video settings. No. I daj sobie max frame rate na maxa, brightness na maxa i render distance na maxa. Wyłącz na przykład jeszcze... A pochuj mi max framerate na maxa, jak mogę 145 ustawić, jest dobrze. Co jeszcze? No dobra. Brightness na maxa? 100%. Bright, no. Wyłącz sobie na przykład chmury. Gdzie są kurwa? A po co? Może on chce widzieć chmury, kurwa? Czekaj, gdzie to kurwa jest pochowane? Chmury są gdzieś schowane chyba. Przy wideo? No stary, nie wiem, a, co bo ty masz w szkole. A, to u ciebie to jest inaczej. Dobra, jebać, zostaw. Ale chmury są u góry. Ale... chodzi chmury dobrze, nie wiem, o co ci chodzi. Ty, a gdzie są, kurwa, te paczki tekstur, żeby kamienie wyglądały jak kamienie takie pojebane z raytracingiem? Dobra, chcesz, kurwa, raytracing mod do Minecrafta? Tak, chcę mieć te 2 FPS-y. Dobra, to ja przylatuję do Krakowa i ci moduję, kurwa. Ja pierdolę, też. Czekaj, to ja muszę obkupić się. Kroplóweczkę jakąś zamówię, żeby było tutaj, można było siedzieć parę godzin. Co ja to odpierdalam? Quality. O Jezus. Anti-aliasing, kurwa. A nie, musiałbym zrestartować. A to jebać to. Custom Sky. Jezus Mare, dobra, dużo opcji jest w tym Optifine. Napierdalam te kamienie. Ten już przetwarza kamienie. Ja mam w chuj drewna, jak się zrzuca, ku? Nie, jedzenie. Ale go chcesz wyrzucać? Drewno. Let's go hunting. No to sobie zostaw, to twoje, możesz. Ziomek, mam kurwa 5 staków. Dobra, 3, nie 5. Tandy, zostaw sobie. Tandy? Tandy, no takie typowe afrykańskie Gandhi, imię. Gandhi. Tandy to jest... Skąd ja mam wiedzieć takie rzeczy, że jakie kurwa jest typowe afrykańskie imię? Nie posądzałbym cię o takie zainteresowanie czarnoskórymi ludźmi. Chociaż zgodnie z zasadą znaj swojego wroga, no... Tak. Mięso It's piekło. Not me, YouTube. It's not me. Aha. Czekaj, dobra, jeszcze reszta jedzenia jest dla was. Panowie, tu chodźcie, znalazłem village!
Village znalazł! Village! Pierdolisz, Village! Come here! Czekaj, ja sobie patyki kurwa robię, bo chciałbym wyciągnąć jakieś... jedzenie robię. Ziomek, kokainą. Ja robię kurwa miecz, żeby wam dojebać. Kurde. 1v1 in Minecraft. Ziomek, nie ogarniesz. Nie zauważysz momentu, w którym zginiesz. Tak to będzie wyglądało. I swear on me moon. Nie wiesz, ja grałem w PvP Minecrafta? Tak. Którą nie w tę stronę, idź tam. W tamtą stronę jest Enigma. Ja! W którą stronę jest Enigma? A co on tam odpierdala? Bagna! Zaraz, domek. Ja zaraz przyjdę. Na bagnach. Ale co, bijemy kogoś? Klepiemy nie, questa, jakiegoś frajera? Bijemy kogoś? Trzeba kogoś najebać? No, nie, kurwa, questa zbieramy. Oczywiście, że bijemy kogoś. Trzeba komuś ryj przeparkować? Jak to teraz się gra w tą grę? Dokładnie tak. Faktycznie domek jakiś. Ty może mu rozjebać ten dom i zbudować swój na jego zgliszczach? Bez kitu, modasie. Tylko, że zbierzmy jego szyt najpierw. Bez kitu, modasie? Jak ty mnie nazwałeś? Bez kitu, dasie, ale tak też może być. Co to za grzyb, kurwa, jebać. Zebrałem jego kałdron. Kałdron! To kołdra z kałem. Ale potrzebujemy chyba dość mocno czegoś do jedzenia, bo ja już, kurwa, biegać. No ja mam jedzenie. Jebać ośmiornicę trzeba! Idziemy, tam jebać jedna świnie. Pływa. Jebać świnie. Ale one nie dropną jedzenia. To zajebie owce. Oczywiście, że to ja jestem tym odpowiedzialnym, kurwa. Ty, no stary, owca zrzuciła Raumuton. O, one też dropią teraz? Lol. Daj trochę jedzenia Enigmie. Kurwa, niech se upoluje. Bo wychudzony jest. Niech se upoluje. On ledwo potrafi wpierdolić trzy kawałki tego, trzy makarony z paczki. I on ma mięso jeść? Noż. Świnie! Będzie kacper, będzie, dziękuję. Ale nie jedzcie surowego, nie jedzcie surowego. No dobra, Enigma może nie posłuchać. Macie piecyk. O kurwa, dobra. Przepraszam. Ja pierdolę. Co mi pod miecz włazisz, pało, no? Ja tu kurwa mam furię, normalnie, Rage'a Berserkera. I am Lific and welcome to Jackass. I am Rage. Chcieliście Rage'a 2, to macie. I am pure Rage. Rage trójeczka. Kurwa, wungiel jest potrzebny. Gdzie ty kopiesz jaskinię jakąś? Ta, bo tam wungiel będzie, mówię ci. Myślisz? A co zrobimy z węglem? Pochodnie? No też, ale głównie teraz do pieca potrzebujemy. Czat, chciałbym tylko wam powiedzieć, że nie czytam do końca czatu, bo skupiam się na tym, żeby przeżyć w towarzystwie tych dwóch debili, tak więc nie jest to proste i moje skupienie musi być 100% poświęcone na grze. Dziękuję. Idę jebać tę ośmiornicę, bo mnie kurwają. Idę jebać ośmiornicę. No Minecraft 2019, ale osoby, która nigdy nie grała. Znaczy, grała tam 2 minuty, 3000 lat temu. And where the damn ones, ha? No, żniwiarz, powiem ci, no nie dam ci mojego komputera, no. Fake gamer. Nie, no ośmiornica mi spierdoli, jak ja mam teraz jebać? O, fake gamer. Call. Wyobraź sobie, żniwiarz, że ja trochę szedłem za poradą twojego taty, też sobie zarobiłem na moje komputery, tak więc myślę, że dasz radę zrobić to samo. Gdzie ty biegniesz? Czy Enigma zawsze był takim pojebanym dzieckiem? Żniwiarz, słuchaj, no sytuacja wygląda tak, że Enigma nadal jest pojebane, ale ola Boga już niedługo nie będzie dzieckiem, tak prawnie. No tak, w końcu 80 lat. Kurwa, ty jesteś nieśmiertelnym dziełem szatana. No ziomek, gdzie jest ten piec, kurwa? Co, mogę drewno podstawić zamiast chyba węgla, dobrze pamiętam? Nie, no jest węgiel, wsadź po prostu surowe jedzenie. Boy! Let's do z shiftem, this. Jak klikniesz, nie musisz przeciągać. Czego zapominam prawym kliknąć. Cooked pork chop? Ty, to ja mam jedzenie. Kto mi zrzucił to, Lific? Ty? Ja. O, jak ty mnie karmisz pięknie. Gdybyś, kurwa, dropnął, a nie, bo zajebałeś wszystko, co wsadziłem. Ja tam byłem, kiedy dodali animację jedzenia w tej grze. A wy? Stary, ja byłem przy tej grze, jak... Jeszcze mu dało się wchodzić po drabinkach, kurwa, jak co dwa bloki stawiałeś, gang. Kurwa, ja byłem przy tej grze, jak pierwsi streamerzy na Twitchu, jak, kurwa, jeszcze Justin TV było, ja byłem, a ty gdzie byłeś wtedy? Ja byłem przy tej grze, jak jeszcze Twitcha nie było, kurwa. Kurwa, ja byłem przy twojej starej, jak ciebie jeszcze nie było. Tato? Szachmat, witaj, synu. Idziemy dalej. Ogonę. Chodźcie. Dziękuję, Kapi, doceniam. Szukamy miejsca do osiedlenia się. Tylko nie szukamy miejsca na mansion, tylko szukamy takiego leśnego obozu. Leśnego obozu? A nie możemy wyjebać dziury w skale, tak jak za starych dobrych czasów i tam się obudować? Nie, bo nie ma takiego dobrego... Mamy. To musimy znaleźć pierwsze taką dobrą skalę. To musimy jakiegoś dobrego seeda po prostu do świata znaleźć. Ty, a co jak mnie creeper zabije?
To wtedy to nie jest part of the experience. No to kurwa, levelujmy. Creeper. No Clipper. Ej, a jak sobie kupię jedną z tych gazetek, co jest... O kurwa! A jak sobie kupię jedną z tych gazetek, wiecie, poradnik... O, ty, który polski YouTuber napisał poradnik do Minecrafta? Na pewno któryś napisał. Nie wiem, Dubiel napisał do Pokemonów. Kajko chyba. Kajko napisał książkę o Minecrafcie? A to nie była... Nie wiem, kto grał w Minecrafta. Każdy gra w Minecrafta. Grał. Biografię ktoś napisał. Jaskinia. Widzę Iron, to chyba Iron albo Copper, CTSG, nie pamiętam. CTSG to był Minecraft swojego czasu. No, CTSG, JJ Joker, to był cały polski Minecraft Rocks, kiedyś. No, kurwa, Irona znalazłem! Poradnik. Stu Inolive, Gplay, Manjo? Nie, Manjo. Ale poradnik, książkę. Tak, taką, że wiecie, jest kurwa on ze sztucznym kilofem w rękę. Wiem, że to jakby otwieracie strony, kurwa. Chwytacie stronę, dzielicie ją na pół. Czy chłoniecie wiedzę. Kurwa, widzę, Creeper widzę, kolejny. Jebiemy widzę go. Irona. Uś. Widzę blok Ironowy, nie? Kurwa, ping-pong Creeperem. Ja odbiję do ciebie, w którym miejscu rozjebię. Gdzie ty jesteś, Enigma? I have valuable shit. What the fuck? Wait. To wyjdziesz. Ja się trzymam... Ten jebany, co on ma na sobie? Co to za farmer? Zombie farmer, kurwa. Sombrero. Sombrero farmer. Ty, czarna owca. Tu Enigma, tu. Idę ją dojebać. Kurwa. Zajebana owca. Nie wiem, jak ci pokazać gdzie. Kordy, drugą stronę. Tak, Judy, Minecraft to jest teraz życie i świat. Czekaj, gdzie są kordy? Zrobimy najbardziej dojebany świat Minecrafta, jaki widział polski YouTube. Mamy na to 2 miesiące, aż nie wyjdzie jakaś dobra gra w końcu. Jebło. Kurwa, pająk! It's a spider! It's a fucking rat! It's a spider! Piękny mem. Gdzie był tam ten? Ale morduje świnie. Enigma. No. 2306543. A bo ty go masz na minimapie, to ty jesteś takim naszym guidem teraz. Ty, Pemunio, ty teraz mógłbyś taką książkę napisać o Minecrafcie. Jak znaleźć kolegów w Minecraft? 700 dobra, stron. Po prawdziwym życiu nie potrafię. Damn! We mnie tepnij, bo jest szybciej. O, au. Lag. Lag był, no. Ten, jaki kurwa game master, we mnie tepnij. No, jak nie, jak tak. Daj mi opa. Zapomnieliście o buraczku. Ja pamiętam, że kiedyś się wkręciłem, CTSG wrzucił taki pojebany 1,5-godzinny film, jak całą ekipą kopali wejście do tego. Ja go odciągnę, Lifik, ja go odciągnę. A kurwa, nie tak! Ty, suko! Nie przeżyjemy pierwszej nocy! Moje dwa największe koszmary. Zombie i dziecko. A zombie dziecko? No właśnie, to mnie goni. Ja pierdolę, my tu z Pemuniem zakładamy ligę walki minecraftowej. Mamy wszystkie rodzaje przeciwników naraz przeciwko nam. Kurwa, zajebiście! Ja sobie zakładam, kurwa, ligę walki z moim zombiakiem, ziomkiem. Mariusz, chodź. Ja zakładam ligę walki ze samym sobą, bo mam depresję. Co ty na to? O, kurwa. Zajebane. Kurwa. Maciek, tepaj! No, i całą, kurde, wielką ekipą kopali jakąś podziemną stację metra, coś takiego. Obejrzałem 1,5 godziny straight up, to był dobry film. Coś ty odjebał, Enigma, gdzie ty jesteś? I'm gonna chase, man! Fuck! Dlaczego? I'm gonna chase. Ktoś goni ciebie, czy ty gonisz kogoś? Both. Aha. Okej. Okay. Strzały, kurwa, dodge! Gdzie się osiedlamy, Pemunio? Nie tu. Pemunio, słyszysz? Przed wyruszeniem w drogę trzeba znaleźć dobrą rzecz. Boże, przed założeniem dobrą rzecz. Trzeba znaleźć dobre miejsce. Ty, a co? Mogę szruma zjeść? Dobra, spróbuję. Dawaj, najwyżej sfazujesz. Mogę szrauda zjeść? Właśnie nie mogę. Zjesz, kiedy zjesz człowieka, zyskujesz wszystkie jego umiejętności. Jezus Maria, ile macie jedzenia? Ja mam 4 ugotowane pork... ten... co się... Spoko, jestem najedzony. Ja teraz tak? Fasting mam, to wiesz. Kurwa, bije zombie mięsem. Gratuluję. Zajebiście. Kurwa. O, pajaki góry. Pierdalalibyście tylko. To znajdźmy coś. Kutasy pierwszej klasy. Kutasy z pierwszej klasy? Nie zy, ale pierwszej. Tutaj jest taka fajna ściana. Patrz jak tu ładnie.
Ale nie, trzeba sam. Kiba wchodzi do nowego mieszkania i takie, ale ładna ściana. No kurwa, ty jak oceniasz mieszkania? Po suficie? No na przykład, no tak, że jak testem są równe. Białe rękawiczki! Jak są nierówne sufity, to znaczy, że słabe. A myślicie, że osoby czarnoskóre robią test czarnej rękawiczki? Żeby bardziej dopasowane były warunki kokainą. Do tych kolorów. When did we get racist? A my kanion. When did we stop being racist? Well, that's a good question. Kanion. Pojebałem się przyciski, prawie zbiegłem w ten kanion. Ty, bo już tak nas napierdalają, nie na żart, kurwa. Czemu wziął na solo? Czemu domku nie zbudowaliśmy od razu z drewna? Bo się nie buduje domku, bo jest dobrej lokacji. Pa. Kurwa, ale tymczasowy, żeby noc przeczekać. No to będzie na dole... Zombie dziecko! Jego siostra przybiegła. Czemu bijesz dzieci? Znaczy, ktoś już to dziecko zbił wcześniej, ale ty bijesz je teraz. Ten, jakie mosty buduje, jebany. I to bez mówienia the N-word. Gdzie ty jesteś, Lifik? Bo ja nie idę za Enigmą. O, dobra, kurde. Chyba mogę nie trafić. A czemu wchodzimy tam na dół? Co tam jest takiego ciekawego? Tam się zbudujemy? Kanion jest fajny. Tak. Nie. Konkurujemy wszystkie kaniony. Coś czuję, że zginę, jeżeli będę próbował tutaj skakać. Idę za Lifikiem. No, nie, to Enigma jest przecież. No to... Co ja uczyniłem? Nie! No to chodź. Ze mną jesteś safe. Cholera. Skocz... Shiftem nie spadniesz. Nie trafię do tej wody, czuję to. Nie, w sensie woda to jest słaby pomysł, bo to jest iron. Nie skacz tam za Lifikiem. No to Enigma tylko możesz zebrać. O, i teraz ma tutaj... Którym przyciskiem się tutaj... Aha, shiftem się kuca, że nie da się zejść z bloku, nie? Tak. Jas. Ja, queen. Kurwa, ale tutaj mamy zysk. Stonks. Ale będziemy bogaci. Mamy wzysk, a jak będziemy mieli kamp, to z Lifika zrobimy wyzysk na przykład. Ja mam mojego dyrta. A może można tu drzewo zasadzić? Zróbmy tu las. Widzisz, Tivol, to jest my man. Co? To też jest, kurwa. O co chodzi? Wczoraj też robiłem wszędzie lasy. Stary, na poprzednim sejwie. Świat nam umiera, trzeba sadzić drzewa, no. Nie, no gościu, Jest źle. Ty myślałem, nie, że słyszę syreny policji. Ała, gdzie mnie włazisz pod kielow? Nie, to wiesz, ja ci po prostu będę tu mówił, że ratujmy świat i tak dalej, tutaj nie używamy na przykład plastikowych słomek i tak dalej, ja tak. Nie używałem papierowych słomek, tylko plastik. Tak bym poznał laskę na Tinderze i wiesz, zgadzam się ze wszystkim, co powie. Kurwa, laga mnie. Cholera jasna, a tu węgiel kopię, panie. Tak, wiem, czat, że kontrolem się biega, zauważyłem już tą funkcję. Ale dwa razy W. A, no też, faktycznie. Ale mi kontrol chyba łatwiej jest kliknąć niż dwa razy W. O dziwo, tak wiem. Nietypowo. Dobra. Jak to zabrzmiało nonszalancko. Tak wiem, nietypowo. Tak wiem, jestem inny. Mi się skojarzył ten serial o tym autystycznym dzieciaku, atypowy się chyba nazywa. I trochę mi to już przestało pasować, co powiedziałem. Nie było takiego youtubera polskiego? Atypowy? A nie, brzmi nie, sorry, to płyta szpaka, nieważne. No to nie, no to jest, nie trafił z tą ksywą, bo jakby z automatu staje się autystyczny. Ty, bo ja was zgubię i się zajebię. A nie, nie, dobra, nie, ja jestem wasze, cały czas na jednym levelu. Są wasze ksywy przez ścianę. Słuchaj. Nie zlepnij mnie. Cześć, przenikamy przez siebie. A nie! Ups! Nie przenikamy. Nieważne. Dobra, pana to. Teraz robimy ta i pa, kurwa, co ja tam wsadzam. Mięso może robi? Nasze pierwsze, nie wiem, 3000 dni powinniśmy przegrać na peacefulu. Nie. Tak. No jaka kurwa winda z wody, ja pierdolę, zapomniałem, że to tak działa. No skacz do wody, skaczcie do wody, już. Zapomniałem, że tak to działa, ale ten tu rozstawił, kurwa, bazę do smeltowania. Ostatnia szansa. No tak. Stary, najpierw zrobimy iron itemy, dopiero... Nice. Okej, fuck you, how about that? Nie. Zostajesz tam ja sam, lepszą. Przepalaczu. Wait, nie, tu tak, dobrze, tu. A chciałem ci dać ironowy kilo. Nie, no teraz to już za późno, słuchaj. Ziomek, ja se zrobię ironowe, kurwa, te... Stonks. Ironowe se zrobię wszystko. Dobra. I co wtedy zrobisz, cwaniaku, wszystko z ironowe? Wszystko ironowe. Wszystko będzie z ironu. Zrobię salto do tyłu. Zrobię salto. A Kiemon będzie się na mnie patrzył. Dokładnie i się tak. Uczył. Czoło mi się świeci jak psu, co? Jak psu jajca? No i zajebiście, bo to jest znak płodności jajca. I co? Zszachmatowałem was.
Daj sobie na logo kanału. Byliśmy, Boże, byliśmy w knajpie w poniedziałek z Ziemniakiem i z Karolem. Jakieś hinduskie żarcie w Krakowie. No i tam zamówiliśmy sobie jakieś tam chicken tikka masala, inne takie hinduskie rzeczy. Ziemniak zamówił, kurwa, kalafiora smażonego w panierce na głębokim tłuszczu. Ziemniak tak, no chłopaki, bo już dzisiaj jadłem, to ja coś lekkiego zamówię, zdrowego kalafiora. Kalafior smażony na głębokim tłuszczu w cieście. Ale zamówił też, my tam z Karolem, on tam powiedział, zawsze w hinduskiej knajpie to tam mango, kurwa, coś tam, mango lassi się zamawia i tak dalej, to jest taki trochę shake jakby z mango, bardzo, bardzo smaczny, a ziemniak standardowo... You like that mango. Domowej roboty lemoniadę ziemniak zamówił, jak to zwykle ziemniak. I kurwa, to była najgorsza lemoniada, jaką w życiu widziałem, piłem, czułem i siedziałem obok. Smakowała tak, jak sobie wyobrażam, że smakuje pot. Naprawdę. I ziemniak się mocno wkurwił i on rzucał takimi tekstami na pół knajpy. No wiecie co, chłopaki? W życiu bardziej obrzydliwej lemoniady nie piłem. Kurwa, kto to robił? Podchodzi do nas kelnerka i tam zamawia i tak dalej. Mówi, że zaraz będzie jedzenie, a ziemniak... Przepraszam, mogłaby im pani powiedzieć, jak robicie tą lemoniadę? Bo jest absolutnie paskudna. A kobieta do nas... No, wie pan, no, woda, cytryna i cukier. A my... To chyba pani cukru zapomniała i z solą pomyliła. Bo to była najgorsza, kurwa, lemoniada, jaką w życiu widziałem. Autentycznie. YouTuberzy w prawdziwym życiu. Była tragicznie paskudna była ta lemoniada. Nie mogłem w to uwierzyć dosłownie. No, ale laska nam tłumaczy, jak się kurwa lemoniada robi. Szkoda, że ta ich lemoniada to była jakieś po prostu zrodzone z gówna. Nie wiem, jak to się stało. Słona lemoniada. Smakowała jak taki... Jak jest na przykład tonik, który jest częstym dodatkiem do alkoholi, nie? To on jest taki kurwa gorzki, niedobry. No mi przynajmniej nie smakuje. To była taka tonikowa wersja lemoniady. Krótko mówiąc, gówno. Naprawdę. Ale samo żarcie bardzo dobre, tylko obsługa tragiczna, naprawdę. Co ty, Tibolt, robisz? Kopiesz coś? No, Irona se trochę wykopałem, muszę tam wchodzicie, pokonać. Wchodzicie, super, no to dawaj wchodzicie, do, pycia, wchodzicie do knajpy, tam. A tam ziemniak taki Gordon Ramsay się zamienia. Napierdala jajecznicę ze wszystkim, co znajdzie w lodówce. Bierze dwa kawałki chleba, tak przykłada do uszu kelnerce. Who are you? An idiot sandwich! Mniej więcej. Tak widzę ziemniaka jako szefa. You're a fucking donkey! Zjechaliśmy kobietę nie dlatego, że lemoniada była niedobra, tylko dlatego, że po prostu wszyscy mieli w dupie po prostu. Prosimy o rachunek, czekamy 20 minut. Mówimy, że chcemy zapłacić, to się nawet nie odwrócili do nas. Dopiero trzeba było kurwa takie zrobić, żeby zwrócili na nas uwagę. No tak kurwa trzeba było taki małpi odgłos wydać, bo inaczej kompletnie nie reagowali. Cóż mogę rzec. Jedna moja znajoma była, jak chciała, żeby podszedł kelner, ale zbyt bardzo się wstydziła, żeby podejść, żeby zapłacić, nie? Po prostu tak chamsko się patrzyła na nich wszystkich. No tak, ale to jest taka taktyka, że takim po prostu przeszywającym wzrokiem obdarzasz kelnera i się gapisz na niego, że aż tak, końcu zobaczysz, że na niego zwracasz uwagę. Ona miała taki zabójczy wzrok, na zasadzie by miała ich zabić zaraz wszystkich. No może była gotowa. Tak bardzo chciała zapłacić, że była gotowa zabić. Wasza morderczyni jest zawsze gotowa. Przeczytaj poradę z Donate'a. Jeżeli chcesz przeżyć pierwszą noc, to bądź sam, ponieważ nikt ma zmniejsza szansę na przeżycie aż o 100%. Przeżyliśmy pierwszą noc. No właśnie, i jeszcze... Przeżyliśmy wiele nocy i nie spaliśmy przez tyle, że aż smoki zaczęły latać w tej grze. Ale tak. Nie spoilerem. Rozpierdalamy Ender Dragona. O kurwa, ale dziura. Do gry o tron się przenieśliśmy. Ale dziura. Crossover. Nie do gry, ale bez 7 i 8 sezonu. Co ty odpierdalasz? A kaczora do narza, dobra. Co to za dźwięk? Kurwa! Jebany, czemu zlurujesz kurwa te szkieletony? Podjebałem ci expa. A, ty chuje. It's a hard knock life, suko. Come with me, you stay with me. It's a hard knock life. Jest 5500 ludzi, lol. Chat, nice. Podoba się wam Minecraft? Kurwa, niczego innego nie będziecie oglądali na tym kanale przez najbliższe 3 lata. Co wy na to? A potem będzie gorączka. Tak, zmienię imię, nazwisko, przefarbuję włosy na blond, zostanę rowerzystą w Anglii. A masz pieprzyka na szyi? Ja mam na brodzie, liczy się? Mam parę pieprzyków, ale no, nieważne. Słuchaj, nie rozpoznaję. Patrz, co teraz stawiam.
Piś, post, bęgów. No. Po chuj tutaj kolejny piec. No bo ja go nie zbieram, to jest mobilny. Ty, po pojedynczych blokach się już wchodzi bez skakania. Nie, może bo masz nie, wyłącz tam to, wyłącz błagam, to, wyłącz błagam. To. Options, controls, auto jump. Fake gamer, właśnie, fake właśnie gamer. Coś mi nie pasowało, kurwa. Czekaj, fake gdzie gamer. Jest? Controls, auto jumps, właśnie. Coś mi, kurwa, nie pasowało. O, teraz jest lepiej. Vanilla Classic Experience. I tak tego nie zrobisz, nie oszukujmy się. No nie, no chciałbym sobie zagrać. Jakby jak tylko wyjdzie nowe Call of Duty, to się zmieniam w kanał na Call of Duty oparty, taki mam plan. Nie, znowu jeden odcinek zrobisz. Ziomek. A nie, oj. A tak, bo teraz jest fabuła znowu. Jest fabuła znowu. I wiesz, że nowy silnik do Call of Duty robi krakowskie studio? LOL, serio? No jest Infinity Ward Kraków. Kurwa, nie wiedziałem nawet. True story. I oni zrobili nowy silnik. Ostatnio opowiadali o tym, co tam, że tam fotogrametria tak, będzie w tym i tak dalej. Mi się pojebało, no właśnie ostatnio o tym gadaliśmy, bo Koda robią trzy studia ostatecznie, nie? Treyarch, Sledgehammer i właśnie Infinity Ward. Kod Vault. O, T-Vault, chodź, bo tu jest przejście fajne. Gdzie ty jesteś? Pemunio. Do Kijowa. Okay. Po prostu to fantastycznie 25 zł. Dobra. Czat, ale proszę was, ja miałbym poradnik oglądać, przecież ja to wszystko rozpierdalam jakby z automatu tutaj, o co tam chodzi? Tak. Jakby, czy wy widzicie, żebym miał jakieś problemy z czymś tutaj miał? Czy patrzcie, wy wyszliście jakiś... z kanionu? Wyglądam, jakby mi czegoś brakowało. Patrzcie, no właśnie. A w ogóle? Czy wyglądam, jakby pochodnie? Moja buzia się nie cieszyła? Czy co mam? Czy ty masz pochodnie? Nie, właśnie muszę trochę zrobić. Czekaj, nie, czy wy nie wyszliście już z kanionu? Nie, Pemunio znalazł przejście. Kokainą. Jest głęboko. A, okej. Okay. Masz tutaj, weź sobie je do ręki. Trzymaj je w łapce. Ziomek, no ja pamiętam, że ja mogę rozwieszać, kurwa, pochodnie. Nie, to mi chodzi, trzymaj w łapce pochodnie. W łapce, okej, okay, mamo. I no. Klikaj F. Co to, kurwa, robi? No i teraz absolutnie nic. Tylko o, chciałem kurwa! No i teraz możesz trzymać kill off, ale jak klikniesz prawy, to ten. Stawiasz. O kurwa maty, dobra jest teraz ta gra. Ona w ogóle się świeci? Mam wrażenie, że nie. No jak ją trzymasz w ręce, to nie. Aha. Do tego trzeba mody, więc ludzie, jak wam się podoba, to pamiętajcie, że to jest potencjał na rozwinięcie w ogóle wszystkiego. Czy pierwszy mod, jaki powinniśmy zainstalować, to Timber, zdaje mi się, bo w końcu te drzewa będą irytujące. Ale Timber jest problematyczny z tego, co ja pamiętam. Timber to nie, właśnie Timber był taki najbardziej... Jak ścinasz na drzewo, na dole drzewo, to całe spada? Tak. Zajebiste to było. Znaczy, jak solo tak, grałem, to miałem. Tylko zdaje mi się, to że Zyrox to potrafi wyszły... takie rzeczy, takimi rzeczami się zajmować? Tylko zdaje mi się... Zyrox, będziesz nam pisał mody? Tylko zdaje mi się, że jak wprowadziliście drzewa grubsze, to może się bugować teraz. Grupy nie no, tu przecież są moderzy, come on. Moderzy robią wszystko. Ciema. Ślepa ulica, jaki ty jesteś ujebany, od razu robisz kurde te armory. No gościu. No bo on jest pizda, no. On pewnie jak frajer zaczyna te grać w Dark Soulsy, to wybiera jakąś inną klasę niż ten, wiesz, bez niczego. Psych, nie gram w Dark Soulsy, ha. No właśnie, to jeszcze większa pizda jesteś. I got a Dark Soul myself. Are you even game? O, kolejny kanion w kanionie. Jebany, ale mamy przygody. No stary. Pemunio, ale ty tak odważnie napierdalasz. Ja się boję, co to jest. Proszę, ja tylko nie kopię pod siebie, prócz tego jestem adventurerem. Wczoraj kopał. Ale ty kurwa zeskakujesz jak pojebany pod siebie, jakby byle gdzie, chuj wie co no tam woda. Będzie. Lawa suko tu jest! Wystarczy jeden chunk wody. No, no i chuj, ała! Dostałem w dupę z łuku. Mogę no, zablokować lawę? Bardziej. Co? A da się zablokować lawę? Jak tą fizykę lawy tak, teraz działa? Uważać. Przy źródle od razu odciąć. Już gotową. Kurwa, wy tam oboje zeskoczyliście? Tak. No do wody no! A gdzie potrzebujecie ta woda? Coś... Kto potrzebuje? Chcesz bucket, Lifik? Co? Ktoś z was zajebał wodę? Tak. No właśnie. Aha. Masz. Ej, dobra. Ty wol, dawaj, wskakuj. Chcesz wodę? No, gdzieś bym tam chciał zeskoczyć, no. Gdzie ty jesteś? A tu, dobra, góry, to no. Dawaj. Skacz. Dziękuję. Dobra. Nie, to jest, uwaga, piękny, to jest naprawdę piękny świat. Ole ich zalał, jebany! Bóg i potop, dobra. To jest ta historia. Dokładnie. Co? Bóg i potop, ale ich tam dużo, dobra, jebać to. Dobra, fajno. Tu jest iron, ja go nie odpuszczam. Ła. No ja też jest zbyt valuable. Valuable. Jaj. Lifik się w tańcu nie pierdoli, w kanionie też.
co tu mamy? Nic. Puciu, 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 jeszcze mi się miecz. Puciu, puciu! Mam ironowy. I kamienny w eku. A nie, ważne. Creeper! Suka. Jest na ciebie. O kurde. Szkielet, szkielet za wami, szkielet za wami. Robimy chuja. O, super atak z wyskoku. Gramy w Apex albo w PUBG, tyle powiem. Dobra, easy. Ja myślę, że mamy szansę na ligowe rozgrywki Minecrafta. Wykop sobie tutaj, dostaniesz rzeczy. Minecraft Monday. O, golda ma. Nie, tym. A nie, czekaj, tym zbierzesz chyba. Wypadł. Golda zbierzesz już kamiennym chyba. No panie, no oczywiście, że zebrałem. No. Wal się. Zrobiłem to, żebyś ty nie dostał. Chciałem ci dać ironowy pickaxe, pamiętasz? Tak, jasne. Nie przyjąłeś go. Jasne. No bo ja nie będę przyjmował od ciebie rzeczy, bo jesteś frajerem. No. I teraz ten wielki płacz wszystkich na czacie, bo kurwa, co on zrobił? Nie! To jak to złoto zmarnował, kurwa! To tylko najbardziej useless zasób. Chodź tu. Czekaj, kurwa, bo ja se normalnie tutaj wspomnę. Lapis lazuli! Masz przetopiony iron? Ciebie zaraz, kurwa, przetopię. Masz, daję ci koula i wsadź tam sobie swój iron. Ziomek, ja ten iron już tam wrzuciłem gdzieś wcześniej. Jezus, jaka korpomowa. Minecraftowa korpomowa. No czekaj, bo się przetapia. Potrzebny jakiś mod na sortowanie ekwipunku. No to mordo, słuchaj. Na sortowanie znajomych, kurwa. Nawet nie czekamy, aż ten serwer się skończy i w piątek już gramy na modach. Zajrok. Ale go zrobiłem, LOL! Ale coś się spierdoli na serwerze i będzie od razu, Zyrox. Ale Zyrox to jest jakiś profesjonalny modder Minecrafta, tak? No dobrze, nie wiem, rozumiem? Powiedział, że... Stary, nie, przecież no, on... Powiedział, on, że postawi, to on w CV myślę, ma jakiś wpisane. Profesjonalista. Że modował Minecrafta. Miałem 3000, brakowało mi 700, ale kurwa nie, całe moje 3 tak patrole serio, poszły dla brata na urodziny na Xbox. Jak nie, jak tak. To profesjonalista jest. Okej, okay, śliwiasz, okej, okay, dziękuję. Boże. Ktoś napisał, w opcjach graficznych możesz włączyć smooth light, dynamiczne światło i to pozwoli ci trzymać pochodnie, czyli jak w Optifine, znaczy no, w opcjach graficznych, smooth light. No wiem, Optifine. Przeczytałem to video też settings. Właśnie. Smooth lighting smooth level. Lighting no. Level. Mam, miałem na stówę, no. Ja mam smooth lighting maximum. Ja też mam smooth lighting maximum. Powinno wam świecić, jak trzymać nie. To. Nie działa. Świeci. No to trzeba moda do tego. Ja mogę znaleźć mody tylko tak, żeby działały na serwerze, nie wiem. Na Bukicie postaw, mówię Z tego, co was zrozumiałem do tej pory, to Zyrox zagarnie. No z tego, co Zyrox mówił, to właśnie dlatego mam takie wrażenie. Z tego, co Zyrox mówił, to wszystko dla nas zrobi, tak więc jest gitara. Ej, Zyrox, słyszałeś, że nam ogarniesz cały serwer z modami? Bo tak mówiłeś. Jakby ja dostałem informację, że już wszystko ustalone. Zebrałeś tak. Tego Irona tam z tego piecyka? NDA podpisane. Tak. Nie. Zrobiłeś sobie killowisz? A na chuj mi ten Ironowy killow? Co to tyle złota jest? No diamenty już wkrótce zdaje mi się spotkamy. O, widzicie? Zyrox już o wszystkim wie. No. Czekaj. Co się kurwa dzieje? Creeper. If you need assistance, tell me. Nie. Nie, gdzie nie jesteś, ty. Pemunio? Jak daleko zaszedłeś, Pemunio? Jak daleko zaszedłeś w twoim życiu, w tej grze zwanej życiem. Chodzi o Dynamic Light, nie Smooth Light. Dynamic Light. To wait. Options, wideo. Zyrox, nieco fajnie. Dynamic Light. A, oczywiście, to działa. Dynamic Light fancy. Działa. To świeci czy nie świeci? Ty kurwa, faktycznie! Świetundo. Luximus Maximus. Bardzo miło. Ja nie mam tego na nie mam Optifine. A, Lamus Jeman. Frajer. Byłabyś minimapę? No chyba jednak na wolę minimapę. Ty operujesz minimapą, a my... Jak oni grają razem, o, kurwa. Słuchaj, o mordo. Kurwa, lawa! Nie uwierzysz, ale w Minecraft da się grać. Mój. Ty uwierzysz, mamy internet? Nie. Co to jest internet? Dzieci na ostrady. Ja pamiętam czasy, kiedy jeszcze jak byłem w podstawówce, mój znajomy mieszkał na wsi i miał internet, gdzie musiał dostać 5 piątek i wtedy miał godzinę w internecie. Rodzice mu pozwalali, bo szło przez telefon i tą godzinę spędzał w TB. I tak powstał Rafonix. To były czasy, naprawdę. Okay. 5 piątek, ale gościu miał tak zajebiste oceny, tak długo jak miał ten internet. Potem kupili lepszy i zaczął mieć chujowe. Tak więc to jednak działało, coś w tym było. Także wszyscy rodzice, podsumowując, nie dawajcie dzieciom internetu. Tak, im lepszy internet, tym gorsze oceny waszych dzieci, tak to działa. Jeżeli będziecie mieli na przykład 1 giga światłowód,
to zostanie raperem i zacznie się flexować brońmi w internecie. Ta, no patrzy na Enigma, on ma 200 downloadu i no i co z niego wyszło, no. 200? 400, morda. O, no to, no chuj, to jest jeszcze gorzej niż myślałem. To już nie ma odwrotu. Już nie ma odwrotu. Teraz możesz iść tylko dalej. RTX on. Czat, mówię wam, na normalnie na tego. Na piątek będzie tak już dojebany ten Minecraft, że sobie nie wyobrażacie nawet. Nie widzieliście nigdy takiego poziomu tej gry, jaki zobaczycie już niedługo. Nie wiedzieliście, że tak chujowo da się grać Minecrafta. Dokładnie. Jakby można być najlepszym albo najgorszym, a jedno z tych dwóch jest nam zdecydowanie łatwiejsze wybraliśmy niż drugie. Wybraliśmy tą śmieszniejszą drogę. Tak. Nie mam pojęcia, gdzie jesteście, ja sobie tutaj szukam. Coś w stylu, dawajcie nam sugestie, kogo jeszcze możemy zaprosić. Tak, jeżeli znacie jakiś turbo chujowych graczy Minecrafta, chętnie ich przyjmiemy do siebie. Jeżeli chcecie, żebyśmy kogoś pozbyli godności, słuchajcie. Pozbyli? Czy chyba pozbawili? Pozbawili. pozbędę cię godności. Ups. O, proszę. My Polish is not very good, you know? Jakim cudem, kurwa, nie mieczem, jakim cudem my tu łazimy i jakby się nie gubimy jeszcze? Ho, ho. Magia. Mamy jakiś magnetyzm między sobą. Tu sobie przyjdę, no nie wykopiemy go bez sounds tego. Sounds gay, but it's not. Da się zrobić sobie wzajemnie krzywdę kill-offem? Tak. Kurwo! Boy! Nie prosiłem cię o testowanie tego na mnie. Znalazł. Gong. Co żeś dobra, znalazł? Coś jeszcze to jest? Diamond. No co mógł znaleźć? Dojmendy znalazłem, Jaksy. Boże. Nie. To co panowie, który się uczy Cinema 4D i robimy teledyski w Minecrafcie? No nie, nie po to się uczyłem produkcji muzycznej. No to panowie, to ja w takim razie robię za PR i marketing. Leafy ogarnie Cinema 4D, a Enigma zajmie się muzyką. Wokale nagramy w trójkę. Ja mam mega oryginalny pomysł, robimy Gangnam Style w Minecrafcie. Tak, nikt wcześniej tego nie zrobił. Robimy gang shit w Minecraftie. Ja proponuję zrobić tego. Jak to się kurwa nazywało? Jakąś piosenkę tego. Miłość w Zakopanem? Slash kopalnia. Miłość w Zakopalni. Miłość w kopalni. Miłość w Zakopalni. Miłość, miłość za kopalnią. Te. Oblewamy się wiaderkiem. Oblewamy się tu lawą. Będzie, Obsidian będzie zbierany, nie, to się nie robi. Tylko ja ostrzegam, musicie być gotowi wystąpić na Sylwestrze, bo jakby to się tak skończy, niewątpliwie. No tak, wiadomo. Dzień dobry TVN mamy już zabukowane na sierpień. Tak. Zabukowane. Zabukowane. Jakby Karol jeszcze w ogóle o tym nie słyszał, ale on to ogarnie. Nie, Karol już wysłał umowę. miłość swoim starym. Karol będzie backup dancerem w teledysku. Karol będzie tym, kurwa, będzie on. Kokainą. Zrobimy motion capture i Karol dla tego modelu z Minecrafta będzie robił ruchy. On teraz na siłkę chodzi, on ćwiczy, cardio robi. No to idealnie. No oglądaliście może ten, nagrywanie motion capów do nowej postaci z Apexa? Nie, ja tylko do Wiedźmina oglądałem, wybacz. Właśnie, jest taka gra w ogóle oprócz Wiedźmina motion jakaś. Cap to. Motion cap jest zajebiste. Ciekawe, no. Czy do Minecrafta robili motion capture. I ludzie tak... Jak do story mode'a? Nie widzisz animacji tego szkieleta? Kurwa, te pająki, kto to nagrywał? To chciałem zrobić. Dojebałem gościa. No dobra. Ej, jak się... Trzeba sprintować, żeby robić mocniejszy atak, czy to z wyskoku? Nie, jak skaczesz, to nie. Opadasz. 360 kg. Czyli lecąc w dół. Tak. No powiedzmy. Gitara. Ale nie trzeba sprintować do tego. Nie. Gitara. Gitara, siemano. Dobra. Gitar Hero. Gdzie wy jesteście? A, ja tu. Opuściliśmy cię. Jak Bóg, kiedy się urodziłeś. Gdzie jest twoja przepalarnia? Moja? A to nie wiem, w sensie możemy zrobić nowe. Mamy tyle tego kobla, że wyjebane. Uwaga, obronię cię! Chopam se na górę. Nie wiem, co tu się u góry znajduje, ale se tu chopam. Hare Masari, rozjebał cię twój stary. A więc to dlatego masz taką ksywę. Wlazłem na górę. Weźmy coś zbudujmy, a nie tylko kopiemy i kopiemy, kurwa. Czuję się, tak, jak, chcesz... czuję się jak ci wyzyskiwani górnicy. Co? Widać, że youtuber, nie? Nie chce się za normalną pracę zabrać. Nie wiem, gdzie jestem, kurwa. Wychodzę na powierzchnię, pierdolę. Dobra, youtuber w normalnej pracy.
Wychodzę na powierzchnię. Turdur. O, kopanie pod siebie, here. Nie ma żadnego, kurwa, kopania pod siebie. Podstawowa zasada. JJ Joker mnie jej nauczył. No kurde. O kurwa. Tylko, że teraz tylko piję browary na Twitchu i obraża wszystkich dookoła, z tego co widziałem. Dobra, kapiemy się na górę, Chrysty. To prawie jak rok, ej. Tam jest powierzchnia, siemano. Chyba. Wait, czy ty znalazłeś wyjście, a ja się kopię jak debil? Jop. Widzisz, work smart, no. Ja zrobiłem wyjście. Ta kurwa, to wielkie wyjście, którym ja teraz wyszedłem, ty zrobiłeś? Trochę ci to musiało zająć. A biegałeś po koblu? Kurwa, ja nie biegam cały czas po koblu? Aha, nie, ja nie mam na myśli schodków, ja mam na myśli powierzchnię, taka duża dziura tu jest. Nie, to w sensie ja ustawiłem kobla do wyjścia. Nie, tu jest całe takie naturalne wejście do środka. No, no to dla mnie musi cicho, lifik tam. Dobra. Wykopane. Znajdźmy ja jakieś miejsce, żeby kurwa coś zrobić. O, tam jest taki ładny wodospad. No, za wodospadem chcesz. Ty, jaskinia za wodospadem, to jest dobry plan. Ziomek. Dom ze szkła. O, jest. A jak będziemy dom mieli mody, to nie będziemy musieli robić nowy świat, także słuchajcie. Ej, chodź za tym wodospadem. Bo za nim miśnik, że chujowe miejsce. Szybko. Jakie będą mody w tym Monka Crafcie, Karol, słuchaj, no nie wiem, musimy się jeszcze zdecydować. Ale nawpierdalamy ich tam tyle, żeby jakby już gra ledwo działała. Idziemy, tak jak do Terrarii, gdzie to pierdolnie. Będziemy na granicy crasha w każdym momencie, bo tylko wtedy jest, wiecie, ekscytująco. Na granicy crashi. Na granicy crashi. To mamy dużo miejsca. Oh boy, shots fired, no. Cóż mam zrobić, no. Truf i struf. Stary, i jeszcze mamy tutaj, kurde, basenik pierdolnięty, już tutaj przyszykowane wszystko, no, dla nas. Mam wrażenie, że ten dom już jest jakby zrobiony, no. Możemy spać na skałach. Słuchaj, gdzie chcemy mieć wejście do tej jaskini? Góra, dół? Za tą wodospadem? Ja bym spod ziemi przechodził przez lawę. Nie jesteś architektem. Kurwa. No dobra, masz mnie. To gdzie robimy to wejście? To jest śnieg, to chujowo, że to jest śnieg. No dobra, jest wysoko, dlatego jest śnieg. Ale tak w dżungli... O kurwa. To są bagna. Krzywychowe maczary, kurwa. Ty jesteś bagnem człowieka. Beznadziejne jest to miejsce, jakby za dużo śniegu. Ty jesteś bagnem człowieka, co to za tekst? No bo bagno to takie chujowe, nie? No. Teraz Crash jest przykro i co zrobiłeś? Przeproś. Teraz jest ci przykro. Crashy, słuchaj. Będzie cię biła linijką po łapach. Okay, no. Musisz się zemścić. Czemu? Wyzywam cię. Nie wiem. Wyzywam cię dosłownie. Jakbyś nie zauważyła. Ła, cofnęło mnie. To moje bagno. O kurwa. This is my swamp. No, where you at, bo? Ty, no to dzisiaj robimy taki tak naprawdę wstęp do Minecraft, a zaczynamy pewnie z nowym światem w piątek, co? Bo jak mamy tyle modów wpierdolić, to damy radę w ogóle na tym samym świecie. Uciekliśmy. Pewnie nie. Ja sek stary koala kupię. Kopię. Zgubiłem YouTubera. Brak nagrody za odnalezienie. Promo Instagrama za odnalezienie. Promo Instagrama. Czytałem dzisiaj artykuł na temat tego, jak opener się zbliża i influencerzy piszą do knajp, że chcą darmowe żarcie w zamian za menszona na story. Kurwa, ja też to czytam, pierdolę. No, myślałem, że czytałeś, że ci masz miarki w dzisiejszych czasach. Niko Piko, gratuluję dostania się na Tech Inf. Nie wiem, co to kurwa jest. Generalnie się uczy, będzie technika dobrze. No co ja mam ci poradzić? No kurwa, jak zawsze w szkole, weź się kurwa ucz i tyle i będzie dobrze. Co chcesz, Lifik? Ogarnij Facebook. Kokainą. Okej. Okay. Ty, Michał Zakol Złodziej wysłał mi zdjęcie, ale go nie zobaczę nawet. I literally don't know where you at, boys. Czekajcie, muszę zmienić scenę na chwilę. Just in case. Co tam słychać? Ja w ogóle zobaczę teraz te wszystkie donaty, które tutaj lecą. Tam. Koza odpustowa. Czy ty jesteś obok Tivolta, Lifi? Ja zszedłem po drugiej stronie tej góry śnieżnej. Okay. Did you do it? Jeszcze nie. Do it fast. Okej. Okay. To jest zdjęcie z autodestrukcją. Czekaj, nie. 3 minuty. Albo nie. Kurwa, tak?
Tak, chyba tak. Tak mi się wydaje. Okay. Tak. I did it. Okay. Czy ja ominąłem jakiś donut czat? Zróbcie serwa bez waitlisty. Tak, żebyś się mógł wdupić nam, co? Nie, 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 nie ze mną takie triki. Pewnie. Ja się znam na Minecraft. Ja się znam na Minecraft. Brarararara. No nie wiem, czy bez... No nie wiem. W coś ty poleciał. Ja nie wiem. Czy możemy grać z 1000 widzów, bo trochę się wykosztuje na ten serwer. I by pierdolną moment. Bartekus, dziękuję. Sam, Irene Visible. Kokainą. Ile kosztuje wstęp na zacny serwer? 1000 złotych. No, let the game begin. Chyba zaraz wjedzie donate 1000, co wtedy? Nowy serwer założymy. Na tamten dostałeś wstęp. Nie, nie. Wjedzie po prostu 1000 i w treść dotacji to będzie tylko nick. Oh shit. W Minecrafcie. Tak, i mamy go sami dodać, albo inaczej nie spełniamy naszych obietnic. Albo refund. Nie skończyłem Vibi niestety pana lodowego ogrodu. Od dawna niestety. W górę. Łapce w chuju. Może chuj w łapce lepiej jakoś tak brzmi. Dobra, czy my się pogubiliśmy wszyscy? Tak. Kokainą. Wejdź na szczyt tej góry. No idę, idę tam, gdzie był śnieg. Mhm. No to moment, już tam jestem. Ja jeszcze przepalam. O jest, widzę cię! Widzę cię, mordo! Ty przepala, że ja jestem spalony. Co tam? It's been 94 years. No, trochę to trwało. Ała. Kokainą. Przepalić jedzenie. Ja pierdolę. Scena. Taka scena idzie, tak w końcu, tyle tak, długo się szukałem. Psz, lecisz w dół. Już, scena. Kurwa. Myślałem, że mówisz scena jak w teatrze, kiedy mówią, jak się kończy scena. And scene. I wszyscy się rozchodzą. Cholera, czat, wchodziłem tylko na górę. Ja nie wiedziałem, że wy tacy jesteście jurni na tego Minecrafta, no. No nie, no śmieszny klip przegapiłeś, słuchaj. Jesteście głodni rozrywki jak 40-letnie rozwódki, naprawdę. Ej, po raz pierwszy to słyszałem. W ogóle T-Volt, opcję wejdź. Boże, opcję. Czekaj, gdzie to jest? Już myślałem, że coś tak, o swojej opcję. Matce powiesz. No, co tam? A jego resource preferencje. Packs, resource pack i programmer art sobie przerzuć. Co to jest? Classic look of Minecraft? Czekaj, bo jest default, play, programmer. Aha, czy kolejkę ustawiasz? Wciąż nie do końca wiem, co to robi, ale tak, też to mam. Tak, programmera wrzuć sobie. A że mnie kurwa zresetowało! A nie, dobra, jestem dalej w grze. Back to game. Już miał cię reportować i na co, co to zmienia jakby? No masz Minecrafta, Minecrafta, nie Minecrafta po update'cie. Czy tak to mówię? A to jest pomiędzy którymi update'ami jakby? Lifik zna każdy. Numerek mi podaj, od razu skojarzę. Numerek i kto zrobił tę zmianę tam w Microsoftcie. Stary, ja tu chcę przyjebać, wiesz, tekstur paka 4000 na 4000 i będzie Gitarson. No i RTX-y, kurwa, shaderki tutaj polecą, no w ładne cienie. Ładna woda, ładne cienie. No i jak nie, jak tak, no. No właśnie, tak się powinno grać. Mam tego, po co? W sumie nie mam RTX-a, ale jebać to. Minecraft no ma to symulowany, słuchaj. RTX. Pojedzie się do ziemniaka tylko po to, żeby Minecrafta zmodować? Popatrzeć i... Okej, okay, dobra. Tak, ja wracam. Ja przylatuję do Krakowa, pukamy we dwójkę do ziemniaka, kurwa, ty z obudową. Stary, Minecraft. Słuchaj, bo mam ray tracing w Minecrafcie, ale nie mam RTX-a. Mogę popatrzeć. Masz może monitor ciebie? Wolny? Tak będzie. RTX on. Dobra. No, sortowanko ekwipunku to jest rzecz, która powinna mieć każda gra, w której się w ogóle zbiera ekwipunek. To jest miner meinung nach, takie moje zdanie, tylko po niemiecku. Zrobić ci armor? Zrobić ci. Jak się patrzy na mnie, tym wzrokiem. Zastanawiam się, jakie masz, wiesz, pobudki w tej propozycji swojej. Słuchaj. Dogadamy się. Okej, okay, dobra, to dawaj. Czekaj, jak się kurwa piec robi? Aha, to trzeba w tej skrzynce to zrobić, nie? Tak. To czekaj, to zrobię dwie. Chuj, że możemy z jednej korzystać. No właśnie, kurwa, to po chuj, żeś tą drugą zrobił. Żeby było i chuj. Czekaj, bo ja chciałem zrobić ziomek normalnie. Kurwa, nie umiem się, za dużo mam rzeczy. Masz, kurwa. Zajebałeś, słuchaj. Mi się kierę, złodzieju. Słuchaj, kurwa, nie ta. To, którą, jaką miałeś? Kamienną? Ta. To słuchaj, pa. Patrzę. O tak chciałem zrobić. Co? Kiksy, kurwa, masz?
Yeah, boy. To jest kurwa sam to. Sam się jeboj, nie wyzywaj. Iron ja Boots. Robisz mi więcej tego? No stary. Zrobię z ciebie bestię. F5. No ja czat wyglądam jak gówno, a teraz mam jakieś dwa wiadra na nogach, no. To są Kicksy, są najnowsze Jordany, nie wyzywaj. Najnowsze Jordany, kurwa. Jordan, Iron Jordan. To jest to. Mam jakiś turbo chujowy skin. Nie, to jest Jordania. Jordania. Dobra, czekaj. Ja tutaj... Kurwa, ciągle zapomina, że prawym się wchodzi. Cyk, cyk. Ja też poprzepalam, ziomek. Najnowszy chestplate Supreme. Wal wiadro, no kurwa. Na nogi se walnę to wiadro. Chest Supreme. Ale tragedia. Dobra, muszę mieć tego skina na następne granie jakiegoś sensownego. Betonowe buciki. Twój stary jest gdzieś w internecie. Mój stary jest gdzieś w internecie? Teraz to ma większy sens. Twój stary pewnie też jest gdzieś w internecie, jak tak się zastanowisz. Pewnie tak. Każdego stary jest gdzieś w internecie. No, z Lipiczem może być ciężko. A co dopiero z Mateuszem? W sumie miałem powiedzieć, że ten. Że ten. Ale... ale no. Stop. It was too early. Chateria.interia. Nie, tylko magia.pl. Nie, czary.pl, kurwa, to jest... Ustawiam na startową. Będę sobie codziennie horoskopik sprawdzał. Będę codziennie sprawdzał horoskop, póki mi się nie znudzi i będę go wrzucał na moje story. Kokainą. Masz tutaj jeansy. O kurwa, atakują! Oblężenie. Gdzie wy jesteście? Podajcie kordę. Czekaj, idę moje spodnie założyć. Bitwy pod Grunwaldem mamy. A gdzie? A kordy nie pokażą też IP? XYZ. Co? Nie. To który? Dobra, to F1 był? 140, 92, 247. Kurwa, zombie atakują. 247, dobra. Ja. Dobra. A headshoty mają znaczenie? A żeś mi kurwa wlazł pod ostrze. No chciałem pomóc, no. Pod ostrze. Ale co jestem klocem w tej zbroi, no. Boże, jak to wygląda. No i słuchaj, teraz masz jeszcze, kurde, opaskę na dredy. Opaskę na dredy. Czy ja ci wyglądam, jakbym się nie mył? Dobra, ale mam armor, dobrze. Co tam na grzale? League of Legends Community. Lemoniada na grzale, no. Najlepszy smak liquidu to jest, kurwa, lemoniada i mango z liczy. Mordo. No, każdy ma prawo do swojego ulubionego pedalskiego smaku na grzale, no. To jest właśnie każdy piękno naszego świata. Tylko nie ty. Już myślałem, że tak powiesz. Lifik, idziesz do nas? Tak. Zbudujmy, tak, kurwa, dom! Mamy, nie powiemy, bo kupiliśmy, a nie dostaliśmy za współpracę, także. No właśnie. Co ja będę promował? Jeżeli jakiś, dałem, jakiś kurwa, 70 groszy za tydzień tego serwera. Dokładnie tak. Czasem lagnie, ale generalnie jest w porządku. No. Dokładnie. Dobra, Czarek, wiem. A propos laga. Napierdalać z wyskoku, pamiętam. Znaczy nie pamiętam. Pamiętam, ale nie używam, bo w sumie nie pamiętam. Ej, dosłownie jak to powiedziałeś, przestało wszystko działać. Jak to? Ty, nie przepala no mi się, lag. Kurwa. O, mi się przepala. A czemu to? Aha, bo muszę wyjąć Iron Ingota, dobra. Ja mam Clark, Clasha. Clark, Clasha, masz? Co to jest, Clasha, kurwa, mam. Clark, Clark, Clash? Ty. Clasha, Clark, Clash. Napierdalają cię moby. Oj, Pemunio. Joint the game. O, ratujemy joint go. Joint the game. O, ale kurwa krytyk. EA Sports, joint the game. Bijemy Pemunio? Pa, jaki wpierdol. Nie, bo item straci. Tapnij. Widok trzech monitorów idealnie ułożonych obok siebie zmienia człowieka. Słyszę, czemu tyś to... Coś ty kurwa ustawił? Czy to jest 1000 na czemu? Nie zmieniło się? Najlepszych widzów. O Jezu, bo... Utorana, 3PS, nie mam minę, Pingwin, jeszcze jeden taki na serwer wbijasz. Co się kurwa stało? Co to był za donate? Czekaj. Muszę coś... Czekaj, bo mi się musi pokazać. Za małe mam okno donate'ów. Dlaczego mam takie małe okno donate'ów? Znaczy, nieważne, co? Jak? Czekaj, bo kurwa, muszę poczekać, aż mi się odświeży. Pingwin, jebacz! O, jebany! Ty, teraz do... połową postaci możesz na serwer wejść. Połowę IP dostaniesz, Co się stało? Ja nic nie wiem. Gdzie mój browar w łazience? Ale dostanę... A ja...
Niko, Piko, słuchaj, jak się dostałeś do Krakowa z Myślenic, to przygotuj się, że musisz zapierdalać. Volt. Niko, co mam, Piku, donate odświeżyć? Tak. Czekaj. Kurwa, moment. Jeszcze głośniejszy dźwięk ci ustawił. Ja pierdolę, czemu ty mi to robisz? Czekaj. Tip and donation. Refresh. No refresh. Refreshowałem. Teraz, pingwin. Jeszcze raz! Kurwa. Wszystkiego najlepszego. Oh shit, pingwin. Dziękuję ślicznie. Jak miło. Ojej. Co ja mam teraz tu zrobić? Wholesome content. Wholesome donations. Who the fuck stole my shit? O Boże, serio? Żyje nam. Stole my chicken. Żyje nam. Jeszcze raz. Jeszcze raz. I was part of conspiracy, I admit. Well, no shit. You couldn't make it more of this. Kurwa, ile to trwa? A to jest minutę jeden. Co? Boja. Nie miałem czasu uciąć dobrze. Nie kompetencja. A kto z nami nie wypije, niech go piorun trzaśnie. 100 lat, niechaj żyje nam. 100 lat, niechaj żyje nam. Niech żyje nam, niech żyje nam. Mi serwer, kurde, mi też tak lakuje. Ja pierdolę, jakie to długie było. 2000, nie mogłem wysłać. A w ogóle jak wy zaczęliście mówić o tym, że no, 1000 zł i macie wejście na serwer, ja tutaj miałem takie... Jaka konspira, Jezus Maria, pingwin, ty chory pojebie. Co ty kurwa robisz? Nie masz samochodu do naprawienia czy coś jak Paulina? Dziękuję bardzo. Co tu się odjebało właśnie? Jak to kurwa zaplanowane było? Ty jesteś w kontakcie z pingwinem jebaczem. Yes. No ty kurwa. No, dziękuję ślicznie. Ja pierdolę, jak to długie było. Proszę. I potężne. Dziękuję, dziękuję, ja ci, dziękuję. Ja ci na urodziny podarowałem pojazd. Sweet. Wypierdalam zwiedzać świat. 26 urodziny to idealny wiek, żeby zacząć moją przygodę po świecie. I tak brzmi właśnie w 4 strony. JD wbił na czat. Kogo napierdolamy? Panowie, zawsze to była dla mnie kurwa tragedia z wami współpracować. Dziękuję za te wszystkie lata. Jadę w świat, kurwa. Odblokowałem przepis na ciasto. Co jest kurwa? A! Jak się wychodzi z łodzi! Szybko, jak się wychodzi z łodzi! Wbijam, że jest shift. Kurwa, creeper przede mną był. Widzę. Prawie go zabiłem na jego urodzinę. Ja pierdolę, łódź samobójcza. O to dlaczego nie kupujecie swoim dzieciom pojazdów na jako prezent. Małe pojazdy drewniane. Seria nowa, seria Klawitera na kanale. Jezus Maria. Pemunio, co się dzieje z twoim internetem? Ciągle joinujesz, odjoinowujesz? Nie internetem, tylko kurde, no... Mody wgrywasz? Tak. X-Raya. Już widzę te diamenty. Nude mod! Pingwin, chcesz nasze IP? Możesz wbić na serwer. Jebany się wkupił. Nie ma co. Dawaj, wyślij mu IP, Lifi. Ta Enigma, przygotuj mu zbroję powitalną. Supreme. Nie mam tyle ironu. Supreme Iron. Dobra, budujemy jakiś gówno domek, biorąc pod uwagę, że i tak musimy jeszcze przemyśleć mody na tym. To chodźcie pod ten wodospad. Dzisiaj jest po prostu taka wielka introdukcja do Minecrafta. To jest wielka zapowiedź, że będzie ta gra na live'ach. Wszystkim się podoba. Dziękuję bardzo, Kozorys. Ja bym przyjął. Kurwa, nie w tę stronę. Za mną. JD, chcesz się wgrubić na serwer? A da się wchudzić? Jedni wchodzą, słuchaj, JD się wgrubia. Donate w nerkach? Nerka to jest trochę warta. To znajdźmy villager. Nerka Supreme. Gdzie jest ten wodospad? Jest na pewno nerka Supreme, nie? I bet. Tak. Gdzie jest, kurde, wodospad to był? Gdzie w okolicy? A z drugiej strony? Z drugiej strony, tak. Ale tam jest chujowo, tam jest to bagno. Ja tam nie lubię biomu bagna, na przykład. Brzydko wygląda. Ale moglibyśmy mieć, przejście pod wodospadem. Kurwa, my czasu nie będziemy świata zmieniać.
Znaczy, nie mam na myśli tutaj bycia niesamowitą charytatywną organizacją, tylko mam na myśli wygenerowanie nowego świata. No nie. No to dobra, to podejmijmy decyzję. Zmieńmy świat, panowie. No Lichy, gdzie ty ja te armory, chcesz poprawić twoje. No właśnie, nie wiem, po chuj te armory robiłeś. Żeś tutaj ubrał nas wszystkich tak samo, kurwa. Skiny tracą na znaczeniu. I co dalej? Chyba, że live, kurde, szukamy modów na serwer. No cholera, no można, nie. Można by i tak. Czat podpowie, jakie są dobre mody. Tylko, że wtedy, jak ogarniemy mody na serwer, no, jakie mody chcemy, to musimy potem znaleźć ofertę serwera, który pozwoli te mody zainstalować. A ten, na ta nasza, to jest jakby, musi być wyższy pakiet? No zapewne, no tak. No to się, kurwa, zainwestuje. Zyrox nam to zrobi wszystko i elo. Zyrox, tak serio, czy ty wiesz, jak sytuacja wygląda? Mam nadzieję, że wiesz, bo jakby jesteś w samym środku tego już. Bo już mam Ukraińca na twoje miejsce. No. Dobra, chuj, to idziemy bić krowy, no. No, Aternos jest za 7 ziko z modami, ale takimi, że sami możemy sobie wgrywać, czy? Jak najbardziej, tak. No to serwery tam mają limity RAMu i tak dalej. Myślisz, że ile my tego RAMu, kurwa, zużyjemy? Nie wiem. 3 mega. Nie wiem, wypierdalaj z takimi, z taką niewiedzą. Myślałem, że znasz mody do Minecrafta na pamięć. No, mody pamiętam, ale nie serwery. Nie pamiętasz, że RAMu zużywają te mody? Właśnie. 6 kostek. A jak dużych? On pobierał z internetu po prostu RAMy. Konie. Konie? Jorgen? Jorgen? Ktoś polecił serwer Aternos i do tego odpowiedź: Aternos to ścierwo. Mam wrażenie, że na temat każdej rzeczy na świecie można znaleźć takie właśnie dwa rodzaje opinii. Zajebiste albo ścierwo. Craft serw za 30 zł można sobie. A co jeżeli to jest zajebiste ścierwo? No to jest już bardziej skomplikowana sytuacja. Ty, jaskina. To co, chcesz zaeksplorować, czy znowu powiesz, że pierdolę? No ja już eksploruję, ziomek, nie wiem jak ty. Są takie plainsy. Dawaj! Perfect miejsce. Zdychaj! Nie ma zapaska. O kurwa, ja zdechnę jeszcze! No i na mnie go zepnął, no nie wierzę. Znalazłem perfect miejsce. Okej, okay. Gdzie jesteś, Pemunio? Jebaś ten jaskinie Enigma, po coś ty tam w ogóle właził? Co ty tam wszedłeś? Gdzie ty jesteś, Pemunio? Ja za ciebie! 360552. Jak się, kurwa, włącza te kordy? O, zapisałem sobie screenshota. X, w sensie X i Z mówię, 360552. 360552. Czekajcie, wyjebie się na cobblestone do góry. Gdzie chyba? Tu! Ojej, ja wejdę wyżej też. A, widzę, dobra, chodź. Za mną. A, dobra, widzę go. Spierdalaj, idę sam. Czy mi znowu gra skraszuje? Tak. No mnie tak lagło właśnie. I'll show you the world. Mu! Przydałoby się saddle znaleźć, bo potrzebujemy tych koni. A na co ci koń? Tam. No a na co są konie, słuchaj? Myślałem, gdzie on? Właśnie, gdzie on zniknął? Gdzie on jest? Tam zjebany. Czemu ty się teleportujesz, Lifik? Czy ty oszukujesz? Nie! On oszukuje. To gdzie jesteś? Heter. No tam przecież, jest. Dobiegniecie, no. Ej, patrzcie, tu łysy, jest ja się domyślam, że serwer do Minecrafta nie jest za darmo. No, no, za dobre rzeczy trzeba płacić, taka jest prawda na tym świecie. No. A tutaj 700... Jest skała, jest wybrzeże. 700 wykrzykników, że nie jest za darmo. Na najnowszej, JD. Stonks. Cheat engine i jazda, dokładnie, teleportacja w Minecrafcie. Ja kurwa nie wiem, gdzie wy jesteście. No chodź, a nie, dobra, idę Enigma za tobą. Ja. I myślę, że tu możemy się jakoś zbudować. To jest kanion, ha, nieważne. Ale w sumie gościu, to co za problem? Tak, zbudujmy się na górze. Zbudujmy się na górze, zróbmy sobie już skrzynki i tak dalej, żeby mi itemy zostawić, bo już więcej nie przeeksplorujemy, jak mamy full EQ. Bez gier. No to w skalę robimy, tak? No to dobra. Kujemy! Gdzie chcesz się rozbudować? No byle gdzie, przecież mamy chyba... Będziemy tutaj dalej po tym grali? No, chyba tak.
Co? No czy będziemy tutaj potem dalej grali, czy będziemy zmieniali ten zależy serwer? Zależy od modów. Na inny. A nie, to nie, to na pewno będziemy zmieniać. Nie. Tak. Kurwa. No to teraz pierdolnijmy coś tak, żeby zająć sobie chwilę i kurwa, nie wiem, potrenować budowanie. A jak to będziemy... możecie trenować, ja już szukam modów. No w sumie, czemu nie? Dawaj, ja nie kopiemy, kurwa. Podwójne wejście. Rzeczy. Czekaj, skrzynki zrobię. Mogę mnie wrzucić do skrzynki, no. No co to odpierdalasz? Czemu śmiecisz w naszym nowym domu? Strasznie pedalsko tutaj będzie. Nasz nowy dom. Tak. Wait, bo ty Enigma nie potrafisz rozkładać dobrze skrzynek. Ktokolwiek do mnie pisze na Discordzie, zaraz dostaniesz kurwa bana. Cześć, aha, bo... Nie tak rozstawiłem. Kokainą. Co tam się odpierdala? Co się będziecie pierdolić? Jazda serwerek na hamaczy i pizda, nie jakieś craft serwery, kurwa, tfu! Siekierę daj. To dobrze rozstawiłeś te kurwa skrzynki. Co to się odpierdala? Daj siekierę. One się nie powinny łączyć jakoś? No. Co tu się odjebało? Czemu nie masz spodni, Lifik? Masz siekierę. Przecież ty przed chwilą miałeś chyba spodnie, czy mi się wydaje. On zrzucił wszystko. Czemu? Ała! Idę szukać modów. Co potrzebujecie, to weźcie. Idę szukać modów, potrzebuję miejsca w ekwipunku. Dlatego zrzucasz zbroję. My people need me. I to by było dobre, gdybyś mody do Minecrafta znajdował jako przedmioty na świecie i cię, wiesz, podnosisz, znajdujesz, instalują się. Coś konkretnego tu pakujemy? Nie wiem, mamy. Wpierdalaj, co chcesz. Okay. Poczekaj, zróbmy jedną, tą pojedynczą zróbmy takie valuable shit. No ja do tej, co tutaj teraz wrzucam, wiesz, takie... elementy, wiesz, tworzywa, nie? Temunio, dobra. Co ty tam tak stoisz? Kurwa, nie, no ja szukam nie to chciałem zrobić. Aha, to czemu w tamtym miejscu? Kurde, tylko są paczki, są gotowe paczki, ale ja chyba nie chcę gotowych paczek. Taki jesteś banan. No i muszą pasować do tych, pasować do naszej wersji. O nie. O, ewentualnie. O, czat, jaka jest najlepsza wersja obecnie na mody? Ale mnie kurwa... Kokainą. 1.14, jakieś 1 ileś coś? Właśnie, bo my sobie wersję zmienimy jak to będzie. Przepana, nie ma opcji euro w Tip and Donation? Cauberlist? Nie wiem. Feed the beast. 1.12.2, okej. Okay. Nie no, ej, kurde. Let's get this bread, Tivo. Najwięcej jest chyba 1.12.2 odpowiedzi, ale są przeróżne. Dziękuję, słoneczka, możecie już przestać. 0.8, kurwa, beta. Jedziemy. 1.5.1. Tak jest. Dużo tak, jest. Tak, jest masa modpaków na 1.12.2. To 1.12.2 będę. Dobra, idziemy na przygodę, Tivo. Dziękuję, możecie przestać. Ja się boję trochę przygód z tobą, ale okej. Okay, no to chodź, kurwa. Tylko weź sobie itemy schowaj, których nie potrzebujesz, bo potrzebujesz jak... A, macie to. Tak, no, ale ja... Czekaj, ja jakiegoś żarcia potrzebuję, bo pozdycham sobie, muszę upiec trochę. Ty, JD chce się do nas dołączyć. On nas kurwa nie znajdzie. No właśnie, nie dzisiaj. JD, no jak założymy nasz już, wiesz, kolejny świat z modami jak and shit, stabilny. To możesz, to zapraszamy wtedy. Bo dzisiaj jak to już jest takie mocne introduction do tego wszystkiego. Jak Pan Jezus powiedział. Świat można przenieść na inną maszynę. Grajcie normalnie. Zyrox, o, król modowania Minecrafta się wypowiedział. Zyrox, ale jeżeli to będą rzeczy, które dodają itemy albo struktury w świecie. To nie wygeneruje się jeszcze. Masz swoją łódź Enigma obok skrzyny. Nie wiem, czy na tym hostingu da się stąd wziąć serwer. Znaczy, Boże, świat stąd wziąć. Dobra, chodź. Coś. Czekaj. Zrobiłem Lifikowi pogrzeb. Bo to jest najtańszy hosting, idziemy. Który chyba jest. Czekaj, bo mi się mięso kurwa robi, jeść potrzebuje. No dobra. Chcesz teraz parę? Gotowy? Luzuj wora. Nie, robię swoje. Stopka, kurwa. Muszę sobie jeszcze tylko zrobić jakieś te... przepalę. Co to kurwa za kamień? No gdzie się zakopał? JD to TP działa dziwnie, więc... Pierdolę. Gdzie są nasze crafting te skrzynie? Nie ma tu żadnych? A, fan. Czekaj. Tu. Tu. Ja pierdolę, zakopał się na niej, serio. On się nie może wykopać, bo nie ma itemów. To ich nie będzie, no ale chodzi o to, że będą. Aha, to ty to kurwa zrobiłeś, okej. Okay. Jaki zadowolony z siebie, nie wierzę. Chyba Joker nowoczesnego świata. Mamy zabawę na pół godziny. Zróbcie sobie tani serwerek na pukawce. Wgrajcie silnik Forge i kilka modów i będzie git. Ewentualnie silnik MCPC, jak znajdziesz w odpowiedniej wersji, bo wspiera i mod, i pluginy. Patrz, Enigma, robisz takie gówno niemiłe i Bóg Zeus na ciebie już tutaj grzmi.
Migor, dziękuję. Gdzie moje mięso? Ja pierdolę. Pluję kamieniami na Boga. Chowam te zbędne rzeczy, bo na chuj mi to wszystko. Kurwa. Ty go ciągle zakopujesz. Ja pierdolę. Ty szukasz tych modów, czy próbujesz się wydostać, Pemunio, bo ja już nie wiem. Szukam modów. Sofik, tercz mi, docelaj. Dobra, let's go, idziemy na przygodę. Gdzie ty tą przygodę chcesz uprawiać? Na pierdolni wziąłeś tam ogień, cię pali. Gdzie ty tą przygodę chcesz uprawiać? W tym zakonie? Znaczy, kurwa, kanionie? Nie chcę uprawiać przygody, chcę wyruszyć na przygodę. No, na to samo wychodzi. Ała! Kurwa. Ała! Nie bij mnie! Czemu? A co, mnie ma bić? Spierdalaj. Ty mnie biłeś. Aha. No to gościu. Co, nie mogę? Nie. O, o Jezu, tak, to ale tak ja powiedział. Będę miał zabawy. Jezus. Modowanko? Czas zadzwonić po Antka. Gaściu. Przenieść może jakieś... będziemy gdzieś głębiej. Ty. Pa. A ja tam... Chodź do mnie. Już się boję. Uwaga, przeskocz to. Rady. Kurwa. Zaskoczyłeś mnie zbytnio tym przeskoczeniem. Pa. Co żeś zrobił? Co żeś znalazł? Stań na tym bloku, co ja. Trochę się boję. I spał mi spację. Okej. Proszę, czekaj. Wpisko będę / kill harem Masari. Masz nad sobą piach, kurwa. Dobra, o to chodzi. Stary. Co tu jest takiego? Co ty robisz? Właśnie, dlaczego? Pamiętajcie, że gravel i piasek można łatwo niszczyć, jak się da pochodnie pod. A, true, w sumie. Patrzcie, ten jaki kurwa ogarnięty w tym Minecrafcie jest. Po chuja to tam położyłem. Jebany. Dobra, o, woda! Wypływaj do góry. Żeś wypatrzył tą wodę? Nie. Dobra, chuja. Myślałem, że tutaj będzie kurwa zamek, a tutaj przecież woda jest. A ty żeś jest kurwa zamek, ale do spodni. Co to? Zamek, ale błyskawiczny. Hardcore roasting! Tylko kurwa 20 zł za godzinę, zaraz zginę. Czy ja nie wziąłem mojego zrobionego żarcia? Oczywiście. A nie, dobra, wziąłem. Ale kurwa, mam pół serduszka. Czemu mnie twoje Supreme gacie nie chronią przed upadkami? Będziesz tym zenchantowany. To chujowe. Masz tu władzę, sobie skoczyć, możesz. Aaaa! Enderman! Pomocy! Chodź tu, do jak wody, mi do wody, wyskoczył jebany, jak się przestraszyłem! Do wody. No jestem we wodzie. Ała. Dobra. Jezus kurwa, Maria, jak się przestraszyłeś. Ty na niego popatrzyłeś? Nie wiem, zobaczyłem tylko jego nogi i zniknął. Dobra, skacz. To tak jak Taylor Swift jest Endermanem, patrzy się na jej nogi i się teleportuje. Co? Tak, bo Taylor Swift miała tytuł tej najlepszych nóg. No ona ma subreddit poświęcony jej nogom. No to właśnie, jest jak Enderman. Popatrzysz się na jej nogi i ona się teleportuje. Tak. Jezus Maria, myślisz, że taka już jest pod presją internetu na temat jej nóg? Ja myślę, tak, że ona jest zadowolona. Patrzy na nogi i ona nagra na niego piosenkę. No to powiem ci, Pisa. Już troszeczkę gorzej się z nią zrobiło, bo do tej pory tylko na facetów nagrywała. Teraz... Kurde, chujowy ten kanion. Threshold spadł. Idziemy, kurwa, szukać lepszych kanionów, jebać to. Lifik, kopię do góry. A ty tam, Lifik, jak kopię do góry, kurwa? Ty kopiesz do góry? Co jest? Coś w nas strzela. Ja się, kurwa, boję. Ja się, kurwa, boję. Nie bój. Ja się boję, że ja zginę. Kurwa, co mamy tyle tego jebanego kamienia tutaj? Dobra, let's go. Czekaj, bo naprawiam, kurwa, jak się drzwi robiło. Lubię mieć. Teraz w ogóle 3 drzwi dostajesz, tak jak kiedyś jedno się robiło. Żartujesz, serio? Tak, 3 po lewej, 3 na jedno w prawo. Ekonomia poszła w pizdu, ale to nie jest... Sześć obok siebie prócz... No, tak. Idę kopać, kurwa, drewo. Nie, mamy dużo drewna, skrzynia. Chuj drewno mamy. Zapomniałem. Tak, czat, mam Optifine'a. Czymkolwiek jest do końca Optifine, bo nie wiem. Optymalizacja. A kliknij C, przytrzymaj. No mam takiego zooma, który tak pływa. No. Aha, to jest ten to mod. To też jest Optifine. Nie, ale ogólnie chodzi o optymalizację i poprawienie niektórych rzeczy. Okej, okay. No czyli taki community patch.
You can... Yeah, okay. Zrobiłem brodzik Lifikowi. Co tu się odpierdala? Czekaj, bo ja próbuję te jebane drzwi zrobić, a nie... Ała! O, co się dzieje? Iron door? Nie interesuje mnie. Spruce door? To faktycznie, kurwa, drzwi. Trzy sztuki, ale jaja. Pozmieniało się w tym Minecrafcie. Pyk. Zajebiście. Nie wiem czemu, ale dla mnie zawsze dobrze zrobiony domek to była, kurwa, podstawa. No jak, no jak tak. No, mam wrażenie, że twoje zdanie jest inne na ten temat. Tam. Patrz, no kurwa, jak... Chcesz zobaczyć, co tam nasz niewolnik robi? Nie, niech sobie tam robi. Skurwysyn jak zaatakował! Diamentowy pikak ze spawnił, pierdolisz! Czy ty nadużywasz komend Game Mastera? No nie. To nie byłem ja. Są nowe animacje pływania? Wow! Pływanie, co tu się odpierdala? Czemu tu zombie łazi w wodzie? Co to za kurwa konkurs? Konkurs. Pemuniu, ty szukasz modów, czy przeglądasz skrzynki? Czemu tu jest woda? Ale chaos, kurwa, czysty. Chaotic, kurwa, bad. Chaotic, bad. Czekaj, ktoś zaczyna. A faktycznie ładnie ta gra chodzi. Mody najlepiej szukać na Curse Forge. Ja tam wszystko, wiecie. Tak, wiem. Ja tam wszystko zostawiam Lifikowi i Zyroxowi. Jak zawsze. Kurwa. No bo ty o się Jezu, pół życia. No bo ty się znasz. No tak, to było takie joke. Joke, a. Just kidding. A, joke, ja. Czekaj, ktoś powiedział, że da się kontrol nacisnąć swoją animację pływania. Ich bin eins Clown. Ich, tak, bin, tak, ich tak, bin Einstein. Ała! Kurwa mać. Pływasz 30 razy szybciej. Na kontrol. Ty kurwa, podwodne zombiaki. O kurwa, z dół. I w ogóle widziałem ostatnio u PewDiePie, że kurwa, któryś miał trident chyba? No tamten miał miecz jakiś chyba zwykły. A, czyli jak sobie normalnie wejdę, to sobie chodzę. Kiwol, chodź pod bazę. Pod bazę? A co tam się dzieje? Zespawnowałeś znowu coś, bo oszukujesz? Twoją starą, Jezus. Się a, to wiesz, cenny item, to szanuję, to dużo mocy obliczeniowej potrzebowałeś. Ale pierdol tutaj się to dzieje. Warto było. O, ej, te gówna lecą, te gówna lecą. Jakie gówna? Od niespania. Co to za ptaki? To są ptaki, smoki, naprawdę? Stary. Real shit? Ptaki ze sraki, ptaki? Co tutaj się dzieje? Creeper! Ała, kurwa. A! Pokażę ci magię. Wszystko mnie bije! Zaraz zginę! Dobra, schowam się, elo. Ja też się chcę schować, pomóżcie mi z mostem. Kurwa, pająki, creepery, Lizy. Zombie, szkielety, latające, kurwa, ptaki. Idę się bić. Idę się bić. Gdzie ja mam tu coś, czy mogę sobie ścieżkę ułożyć? Ała! Bolą mnie te dźwięki. Ała! Coś mnie gryzie. To pająk! A! Miecz mi się skończył. O, mam przejebane. Macie łuk. Nie. Ja pierdolę. Co się wody? Ty mi wodę zajebałeś stąd? Hydro homies tego nie popierają. Jezus mój. Ale chodź tu, T-Volt. Czekaj, bo kurwa nie mogę! No skocz! I teraz ze sprintem. Wow. Patrz, pokażę ci. No. Minecraft. Oła. Raz. No nieskończone źródło wody? Tak. No wow, robiłem takie stare jak ty, kurwa, pisałeś test szóstoklasisty. Strumyk przy domu. Jezus Maria. To serio trzeba pójść spać, bo się respią takie gówna? Trzy dni, no. Jeżeli nie śpisz, to się pojawiają co noc. Ja mówiłem wczoraj, że ta gra się w Terrarię zamienia. Tylko 3D. Czat. Albo nie. Chyba. Mam wszystko likwidem ujebane, Boże, jak to się stało? Nie ale stresująca jest ta gra. Cały czas się boję o moje życie, naprawdę. Nie jest łatwo. Co to odpierdalasz, harem? Nie w tę stronę miało się przelać. Aha. Taki jesteś władca wody? Tak. Na chuj ten strumień tutaj w ogóle jest? Awatar. Awatar. Waterbender, Pemunio. Albo mi się serwer zlagał. Co się kurwa dzieje? Dobra. Ten ptak cię bije. No dobra. Tak, to się jebane. Będziesz... A jak walczy dzielnie. Bity. Będziesz bity! Ja pierdolę, walczy słuchaj, z ptakami. Ziomeczku. Dobra, czad, rozumiem, jak pływasz, to F5 daj. Zaraz, kurwa, bo ptaki bez senności tu latają.
Da się to gówno zabić w ogóle? Co to jest ta. W ogóle? Wierzę w chuja to ma. Ja mam w ogóle półtora serduszka, ja nie chcę tam wychodzić. Muszę coś zjeść. Zabijesz? Jednego? Brawo. Jest 47 577 modów do Minecrafta. Instaluj wszystkie. Tak. Wszystko. Nawet te, które ze sobą kolidują. Głównie te, które ze sobą kolidują. No, Tivol, kiedy membrane. Kolejny live z Minecrafta? Mordo, jeszcze 2 lata optymalizacji modów i może coś zrobimy. Nie, 2 lata jakieś włączania 30 kodowania serwera. Prościej by było, kurwa, Cyberpunka zoptymalizować niż 47 tysięcy modów na jednym serwerze. Tak. Zarobimy na tym miliony. O. Ale musimy wydać miliardy. Hałki, słuchaj, jeżeli masz mniej niż 8 lat, to może to prawda, bo ja już grałem kiedyś w Minecrafta, nawet na kanale moim pierwszym, 7 lat temu. A czy 8? Miałeś FOV wyjebane. Tak, nie, 2 filmy, 2 albo 3 miałem z Minecrafta. Takie pierdolowate strasznie były. Zrobiłem wszystkie, jest safe, możesz wyjść. Dobrze, a jaki jest szyfr? Penis, penis, 2-1. Tak czułem. Wchodzę, 3-2-1. O Boże, ale to byłby takie hasło dla kogoś, kto nie jest adminem, nie? Bo ostrzega, że musi wejść. Admin na wyjebce po prostu się wpierdala. Kurwa, tak. No i tą zbroję super mam, a nie mam tych normalnie, wiesz, narzędziów. A nie, trochę mam. Zbroję super masz, a masz nowe karty super od Nvidii? Nie będę kupował superek, czekam chyba na trzecią. Ja 3000 lat. Co? Ja spędzę następne 3000 lat robiąc to. Dobrze. Dobrze. Tak miało być. Co? Tak gwiazdy przepowiedziały. Nacisnąłem wodę na piec i mi się z wodę zrobiła. Horoskop. Twój horoskop tak mówi. Nacz 22 jest chujowy, nie polecam. Grzeje się za bardzo i za często trzeba go zalewać. Czekajcie. Ale mam pierdolca w głowie, te przepisy po prostu są tak niepoużyte. Musisz? Przestań tą wodę lać, bo cię zbanujemy. O. Szachmat. Nie idę się schować, kurwa. Czekaj, ja bym chciał... Czemu pada? Dasz radę wyłączyć Leafik deszcz? Jaką komendą się wyłącza deszcz? W ogóle każdy z nas może tych komend używać? Chyba tak, nie? Nie, jest coś zjebane i na serwerze się nie da, tylko ja z konsoli tej mogę. O Boże. Ten hosting jest dziwny. Oh my god. Czemu tutaj domyślnie w tej grze nie ma sortowania ekwipunku? To jest zjebane, powinno być. Nawet do Foragera teraz dodali sortowanie ekwipunku. To jest miłe. Dobra, cyk, tego nie potrzebuję, tego. Gdzie się skradasz? Dobra, już wychodzę, kurwa. / weather clear. Pozdrowienia ze słonecznej Lizbony. O, jaki flexer. Ale nie masz tam pewnie tych hot dogów z żabki. Co, frajerze? Kto teraz jest lepszy? Nie ma kanału, nie ma dowodów na twoje słowa. Ale to na moim pierwszym kanale był film z Minecrafta. O, znalazłem akurat moda do, no, sortowania. Gdzie mnie posuwasz? Ekwipunk! Jesteś jak wychodzę. Taki cichy gwałciciel po prostu. Idź tam się, kurwa, zabij. Gdzie się wykopujesz na zewnątrz dołem? Jebany sobie robisz własne przejście pod wodospadem, widzę. Tajne wejście do bazy, nikt nie znajdzie. Tyle tu płynąłem. Nie wypchnął. Ej, znalazłem jakiegoś moda, który dodaje więcej skrzynek i ktoś napisał mod użyteczny, ale nielogiczny. Skrzynki, które zajmują mniej miejsca niż podwójna skrzynka, kurwa, szuka logiki w Minecrafcie. Stary, ludzie, kurwa, całe maszyny logiczne w Minecrafcie robią. To się dziwisz, że ktoś logiki szuka? Kurde. Nie da się ogarnąć modów przez aplikację Twitcha? Tak, ale to nie to. Tak, znaczy też, ale nie. Chodź, Enigma, idziemy na przygodę, a nie kurwa tak se walimy konia w bazie, tak jak ty cały czas. Właśnie. Idziemy. Idziemy, szukamy kanianu. Albo mordujemy świnie w liczbach masowych. Nie. No właśnie, kurwa, miałem zobaczyć tą animację pływania. Tak, F5 się 2 razy pierdolni. Ty, no faktycznie jest animacja pływania, o ja jebie. Dupcą mi się kontrolki, jak się patrzy na swoją twarz. Moja postać jest wiecznie po prostu zszokowana.
Byłem zaraz pod tobą, ale nie widziałem. Czy warto pobierać muzykę na Spotify? Co to w ogóle jest za pytanie? No kurwa, sam sobie odpowiedz. Brakuje ci przesyłu danych? Wolisz pobrać na Wi-Fi i nie zużywać internetu w tym telefonie? No to warto, no. Odpowiedź jest kurwa elementarna. Słuchaj, czy warto mieć dziewczynę? A to jest bardziej skomplikowana kwestia. No ale na tej samej zasadzie, sam musisz sobie odpowiedzieć. Oskar, ale... nieważne. Tyry. Ja ci mogę na przykład powiedzieć, czy warto grać w Minecrafta. Odpowiedź jest oczywista, tak. A Spotify... Czy wiesz, czym jest ziarno? Czy ty kurwa wiesz, czym jest ziarno? A czy mi się wjebał przed owce? A, stary. One step ahead of you. Oj, te kurczaki, kurwa. Mordujemy. Kokainą. Kokainą. Deszcz w MC Płodu, alert RCB. Bardzo silne, o Jezus, te alerty. Ostatnio non-stop. Albo bardzo silne burze, bardzo silne wiatry. Albo, o, jak dziura. Tam zima, tam zima. Kurwa. Albo kurde, upały. Dziękuję za donuta. Alerty CBD? Tak, alerty CBD dostajemy w Krakowie. System powiadamiania mieszkańców Polski o tym, że można się dzisiaj spierdolić jak dzika świnia. Też nie, CBD. Co ty, żółwia bijesz? Pojebało cię? Won, kurwa, od żółwia! Jebany! Wiecie, czat, co Enigma powiedział? On, kurwa, powiedział, że on nie będzie korzystał ze słomek metalowych albo papierowych, bo jebać żółwie. Nie, w sensie miałem słomki już plastikowe, ale... No, powiedziałem, tak. No tak, tak, powiedziałeś, że jebać żółwie. O. Chodź, mam tu stary epicką przygodę. Spodoba ci się. Czy ty coś rozjebałeś właśnie jakimś wybuchem, czy ja się przesłyszałem? Creepera. Gdzie ty, kurwa, jesteś? Pół wyspy na swoją głowę zrzuciłem. Pół wyspy? Ja pierdolę. Pół wyspy. Alert CBS. Ja sobie łażę tutaj, drzewa sobie jakieś zetnę, czy coś. Dobra, to jest głupie, nie kopcie piasku, jak jest nad wami. Wow. Znaczy, patrzcie na eksperta Minecrafta, jaką wiedzą napierdala dookoła. No. Solar, dzięki wielkie za wsparcie. Pierwszy mądry proty. Wybór. Alert THC. Muszę coś zjeść. A ten szuka modu. VHS, CB. Alert VHS, DVD, CNC. USB. Alert LGBT. USB. LGBT kuwerty, no. Oficjalne rozwinięcie skrótu. Where you at, boy? Łażę dookoła, nie wiem. I znowu deszcz pada. Czy ty nam włączasz specjalnie ten deszcz? Tak, to nie. Ja zaufam, kurwiam celowo. Ja do Lifika mówiłem. Ty nie masz takiej mocy sprawczej. Lifik woda konsolą. Ja nie, I am the harbinger of your doom. Of deszcz, frajerze, a nie doom. O, da się jeździć na koniu? Nie, bo nie masz siodła. O kurwa. Dobra, co my tu mamy? No ale kurwa, szczerze. Trochę chujowo. Jak to nie? Coś jest nie tak z tymi końmi, zdecydowanie. No my nie mamy, Lifik. U, lagzaur. Kiwalt, zobacz to jak wibunko. Do mojego ekwipunku? O, siodło. Zrespił nam siodło. Ale... O kurwa! Nie, koniu, przepraszam! W sensie, mam takie usprawiedliwienie, że akurat siodło to jest item, które można znaleźć tylko w wioskach. Jak się zakłada siodło na konia? Wit. Musisz go pierwsze witem. O Jezus Maria! Bez respu wita, bo on jest łatwy do znalezienia, kurwa, teraz głupio tak. Znaczy bawimy się przecież i tak teraz, no. No, wiadomo. Teraz to już takie pierdoły robimy. Hej, staki możesz, a nie da się chyba, nie? Jest wit. A się, ale to już tam. Zresznij mi trochę wita. Zresznij mi trochę. Make it rain. Wait, but that's not enough. Pierdalaj koniu. Bo no, mało ci! Swoje komendy. Tak, bo to dużo trzeba dać. Potrzebuję wita więcej. Wkurwił się chyba. Żryj, siano! Can you make me a saddle as well? Ej, co on zrobił? Zniknęło mi siano, kurwa, on wkurwiony jest, no. Gin, koniu! Jak mu wyjebałeś wcześniej, to możliwe. I need a saddle. Dobra, nie będę zabijał konia. Musisz mieć pustą łapkę. Samą łapką kliknij. O.
Okej, zbyt wiele razy próbowałem go ten, wkurwił się. Nie patrzę. Dalej. Jabłkami downy. Hałki, nie mów tak brzydko. Okej? Zwaliłem konia na live'ie, no tak. Jak Dark Side Feel. Not jak... enough weed. I know that feel. Ała! Kurwa, gdzie jest ten dom w ogóle? Okrążyliśmy tą górę, nie mam pojęcia, gdzie się teraz znajduje. My boy, wait, we gotta get them horses in the back. Old Town Road zaraz wjedzie. Yeah. Ale zombiaki tutaj łażą, wkurwiające to jest. Chodź z nimi. A gdzie ja mam to? Kurwa, fodło? To jest ten czego próbowałem. I... Zaraz zdechnę, czuję to. Czekaj, bo te są już trochę takie zepsute, bo trochę zjebaliśmy. Zepsute konie, szukamy działających. Będziemy ponaprawione konie, tak. A da tak, się tak. Dać siodło na owce na przykład? Nie, ale na lamy. Uuu. Nie, na lamy się nie da chyba, lamy mają? Nie wiem. Jestem. Czekaj. Fajnie by było pająka na przykład dosiąść, to by było spoko. To tylko szkielety mogą. Ale z ciebie chory pojem no. Jest, wiesz. Wiem. Tak, ze mnie pozytywny świr. O, wiem. Tak to brzmiało dziwnie, Boże. Nie, jedyne, co ci mogę odpowiedzieć, to wypierdalaj. A co tam za konstrukcje są? Tylko jeden sposób, żeby się przekonać. Gdzie ty je masz? No, taki kurwa jakby z dużym uchomorem. Tak, żeby... No. Czemu? Listen. Co? Widzę, że ten weed zaczął działać. Ja tutaj biegam kurwa po konia, ale skorwysyny się chowają. O chuj chodzi z tymi grzybami. Płatka. Nawet nie potrafię i tak po prostu kurwa. Zbieram grzyby, czy to się rozdupca? To puste w środku jest? Słyszę jakieś potężne kroki dookoła, nie podoba mi się to. Chodź tu. Ej, coś potężnego tu stąpa, chyba że to te krowy. Możliwe, że krowy. Tak, chyba te krowy mają taki dźwięk. Jezus Maria, jak jakieś giganty one brzmią. Dokładnie tak. Taka odwrotność ciebie, przerażony jestem. Zgubiliśmy się kompletnie. Jebać. Idziemy po rzeczy. Po konie. Solówka pod garażami. Nice. 17 level, kurwa, to jest to. Jebać tego zombiaka, idziemy dalej. Czy on kurwa dosiadł? Nie, dobra, myślałem, że gościu siedzi na creeperze. Nie, to tak nie. Ty plecy, uwaga! To by było chore. Tararara. Animacja pływania, niesamowite jest to, jak się rozwinęła ta gra. Tylko 10 lat im zajęło. Zaimplementowanie tego. Nie mam pojęcia, gdzie jest nasz dom, ale tam wracam. Zostawiam siebie i twoją mierną przygodę. A koni nie weźmie? Nie chcę konia. Na co mi koń w ogóle jest w tej grze? Jak mam sprintowanie? Odkąd wprowadzili sprintowanie, to w tej grze nic więcej nie jest mi potrzebne. Wystarczy sprintować wszędzie. I nie mów, że nie, bo ja wiem, że to prawda. To oddasz mi swój armor ironowy? Nie. Zboże się karmi za jabłka kochają i wtedy siodło. Aha. Marek Pruszkowski, dziękuję bardzo za super chata. Hałki też. Bez jabłek to zrobiliśmy wczoraj. O kurwa, co to jest za jakieś dużo lawy? White, jak powinieneś pustą łapką na niego kliknąć, go dosiądziesz tak kilka razy, aż mu serduszka polecą. O Jezus Maria, Chad, ale to jest skomplikowane. A te ptaki mnie biją, bo nie sypiam. Jezus Maria, biegnę. Sombrero zombie, kurwa. Spierdalaj. Dziękuję bardzo, White, ale jeszcze ogarniemy te konie, spokojnie. Wystarczy tylko jeszcze na poważnie podejść do tego grania w Minecrafta. Ale spoko, dałem 70 groszy za serwer, to jakby nie może się to zmarnować. Tak. To musi zostać wykorzystane. O kurwa! Ojej! A my się nie przespaliśmy nigdy. No! Gdzie jest nasz dom? Jezus Maria, Lifik, dajże koordynaty. Lifik, dajże tepa, bo trochę zginęło. O, albo tepa, jak się uda. Kokainą. Ta.
Najlepiej to by było, jakbyś zainstalował te 4000 modów już teraz, przetapał nas obu, generalnie skołował nam konie, trochę siana, jabłka. Nie, kurwa, zero oszukiwania, nie będzie żadnego respawnowania przedmiotów. Robimy hardcore Minecraft Survival RPG Story. Nie. Respawnowania nie, ale spawnowania... Powiedziałem spawnowania, dump fox! No. Nie, powiedziałeś respawnowania. Je. Widziałem tutaj jakiś donut. Mazin! Nie wierzę własnym oczom. Nie taką wierzę. My się nie przespaliśmy nigdy. Enigma do zaciążonej koleżanki. A to by był argument nie do pokonania. Widzicie czat, takie czasy nadeszły, że po prostu trzeba grać w Minecrafta. Jak spał, to po prostu wyciągnęła z niego jego esencję. Gwałt na śpiocha tak zwany. Widzę, jesteś zaznajomiony z tymi. Tak, tak, temami. Tak, takie jakby terminologie nie są mi obce. Rape culture. Hashtag me too. Oh shit. Ty też? Cholera jasna, nie wiedziałem, że mam. Ty też. Do you come here often? Ej, właśnie, to skoro streamujemy often? Minecrafta, znaczy ty streamujesz, to może zaczniemy streamować też na Facebooku. Ty, to nie jest zła myśl. Będzie taki gruby pitos. Weź wypierdalaj Enigma stąd. Czekaj, o co? Weź mi ze sobą, dogadamy ze sobą. Nie zostawię mnie tu. Jesteśmy zgubieni. Zjem się, kurwa. Powinienem zrzucić, kurwa, piasek na głowę. Whee! A nie chciałem was utopić! Jak miałeś zamiar nas utopić, kurwa? No. Podryw na Lifika. Chcesz moją esencję? Co się bijecie, kurde? Pogódźcie się, ała. Czemu zalewacie chatę? Pod wodospadem. Wait, z drugiej strony. Chata pod wodospadem. Cudownie. I proszę, jest wejście pod wodospadem. No już przedtem było. Aha, w taki sposób. No cóż, można i tak. Pyk. Załatane, panie, profesjonalna robota. Tutaj się bardziej przydadzą. Trochę drewna i pochodnia jeszcze. O, penis wyszedł, świetnie. Popatrzcie się, jakie świetne drzwi postawiłem. Hej! To jest teraz można wychodzić. Tak, trzeba będzie wejść w wodospad, w tą dziurę po prawej i tutaj będą drzwi też za tutaj. Siemano! Chyba masz rajda. Ja mam rajda? Pozdro od Rafa Leksa. Cholera jasna, podobne te ksywy teraz ostatnimi czasy są. Dziękuję bardzo za rajda. Lifik, ty szukasz tych modów? A co ty sobie zapisujesz? No tak, listę. Poplistę! Lista Schindlera. Poplista modów Minecrafta. No to biorąc pod uwagę, ale to co, resetujemy w takim razie ten świat, czy będziemy próbowali to przenosić? No nie. Aha. Okay. Koniec. Wszystko wiem, kurwa, dzięki. Ile tu tych drzwi jest? Ja pierdolę, coś ty zrobił. Raz, dwa, trzy, kurwa, pyk. Czwarty jeszcze idzie, poczekaj, daj mi chwilę. Idealnie. Ile ty tych drzwi tam ustawiasz? Czadę, wam obiecuję, że następnym razem jak będziemy grali, to już będziemy coś sensownego robili. Potraktujcie dzisiejszy dzień jako wprowadzenie. No jak się nie dostosujesz, to zostaniesz zbanowany. Nie no, ja nie mówiłem, że ja. Ja po prostu wierzę w nasze skillsy. You have served and you will be of service. Patrzcie na to, jak to teraz wygląda. Fam. Gówno widzę, bo woda wszystko zasłania. Chodź, przechodź tu. Czekaj, płynę. Uwaga. Raz, dwa. Kurwa. Raz, dwa, trzy, cztery. Ty, no jakby ktoś się chciał włamać, to go pojebie prędzej, no. Dobry. Tutaj jeszcze widzę bonusowe drzwi przy ścianie. Dla zmyły. Fantastycznie. Co to kurwa jest? Co tu się dzieje? Layers of Fear 3. Pomocy. Labirynt tutaj się stworzył. Które drzwi prowadzą dokąd? Ułoż je w odpowiedniej kombinacji, żeby wyjść. Na któryś będzie ten Stone Plate i kurwa TNT.
Jezus Maria. Tak. Otwórz jedne złe drzwi i masz przejebane. Let's play a game. Raj dla Jehowych. Let's play a game, a quick kiss. O, ciekawe co to za drzwi. Raj dla Jehowych, dopiero teraz kurwa ogarnę. Jezu. Ktoś coś rozjebał? Co to za drzwi? Jebany. Ale sztukę zrobiłeś tutaj. Nice, nice. Alert DHL, uwaga, możliwe opady paczki ze szkłem z nieba. Jebać te twoje drzwi. To nie moje, to Lifika. Tak, moje są białe. A, no tak, no tak, jak ja mogłem pomyśleć inaczej. Co tu się odjebało? Gdzie moja siekiera? Ja to kurwa naprawię. Nie. On tak. Sabotuje naszą bazę. Walić wasze drzwi. Ma być porządek, ja będę go pilnował. Ała! O, proszę! Kurwa, bunt na pokładzie widzę! Ej, to nie! Złap mnie, jeśli potrafisz. Nie powiedzisz. Pany, jakie drzakie dżuki robi. Nie, użył wody! Miami Witness. Woo! Spierdalam tylko przez które drzwi. Oj, oj, oj. O, kurwa, nadchodzi. Challenger approaches. O, kurwa! A! Cholera. Nie tak to zaplanowałem. To sobie pokopię węgiel. Co? Zrzucił mnie ktoś. Strzeliłbym gdzieś nie. Tak, szkielet w ciebie strzelił 100%. A bolifik na serwerze. No nie. Ja pierdolę. A co tu się stało właśnie? Kokainą. Ty, Diamond Pickaxe. Nawet dwa. A nie, bo to jest... O, nawet dwa. Kurwa, niczego nie zabrałem. Chodź tu, kurwa. Now you die, bo. Trzeba wymyślić, kurwa, że to jest Minecraft, jesteś? To jest tak naprawdę roleplay prawdziwego życia. Tak wygląda nasz dzień w biurze. O ty kurwa! Widać, kto tutaj jest proficient in Minecraft. Gdybym miał piasek, tym cię zakopał, ale nie wiem. Gdzie jesteś? Pemunio? Hi. Pemunio? O ty kurwa! O ty kurwa! O ty kurwa! O ty kurwa! Chowałem się przed wami. Hoda, suko! Outplayed! I will meet you again. Kokainą. And I'll meet you again. Ah, kurwa, szkielet! Co tu się dzieje? You'll always be a brother to me. Niech mi się odświeżą donate chat, to przeczytam, co wy tam znowu produkujecie, bo widziałem, że coś się pojawiło, ale ktoś pocisnął Enigmę all capsem. O kurwa. Enigma lamusie, za te somki masz wjeb na pizdę, chudy chamie, a tobie to bolt piona za wystrzelanie tego pajaca, tfu na niego. A to JD, to szacuneczek. Za te somki. Za sumki. Elitry i fajerwerki se zrespcie, coś pięknego. Lifik, nie sprzedaj mnie. Ale lagi. Tu coś... jest. Brada, no, brada. Brada. Brada from Adamada. Ostatnio bardzo się wciągnąłem w ten serial i oczekuję na koniec roku 30.00 PLN. Dzięki wielkie, aczkolwiek ja szczerze mówiąc znudził mnie Mister Robot po pierwszym sezonie. Jakoś tutaj. Nie zmęczyłem drugiego. Gdzie tam? Do domu? Ta. Brawo. Brawo. She's sweating. Nie podoba mi się to. I beg you. Bro. I beg you. Bro. I have one heart, bro. Is you here yet? Mhm. Kurwa. Bro, please. Bro. What is going on here, kurwa? Gdzie on jest? You'll never catch me. Nie widzę jego ksywy. Spierdolił chyba daleko. Siedzi na shifcie.
To jest pułapka. I have all the TNT in the world, bitch. Pierdolisz. Nie ma TNT, nie. Co tu się zaraz stanie? On tam jest. Czekaj. Spierdala jak El Chapo pod kopem. Aj kurwa. Cześć. Chcielibyście mnie znaleźć. Co za kurwa frajer. Nie wziąłem bucketa. Jak się cieszy w ogóle. Widać, że ty bo dużych sukcesów nie odnosisz, jak się jarasz tak. Nie ma tu nikogo! Ty, bo ja umrę. Kokainą. No siedzi tam, ale jebać go, no. Drzwi sobie pootwieram. Nie, dobra, nie chcę mi się tu siedzieć, wychodzę. Czekaj. Okej. Okay. Oj. No to czat, no. Myślę, że już jasne jest to, że w piątek odpalamy Minecrafta jeszcze raz, tylko może w trochę ogarnięty bardziej sposób, bo w momencie, w którym stwierdziliśmy, że instalujemy kurwa 4000 modów, to wszelka powaga i próba zrobienia czegoś sensownego poszło się jebać. Tak więc taki jest plan, a na razie jest, wiecie, ten taki element robienia czegokolwiek. Straszne dźwięki, słyszę. Nie wiem, o czym mówisz. Panowie? Ale mamy tu w chuj drzwi. Panowie, zapraszam na dół. Trochę kurwa nie chcę. Tekstury 2K, no dokładnie, tekstury 4K, wszystko 4K tak właściwie wtedy będzie tutaj. Taki jest ambitny plan. Jak się robi kurwa wiadra? Chcę się pozbyć tej jebanej wody i tych wszystkich drzwi. No wiesz, jak się robi wiadra? No powiem ci nie, bo to jest strasznie taki... Bo to jest... kurwa, ktoś tu trzymę znowu czyści. No, słyszę. Ej, stary, wodę zatrzymałem tymi drzwiami. Jestem coś, Bogiem. Co się tam od... Coś ty tam zrobił pod tą ziemią? Ty sobie zapraszam... swój nowy szczurzy dom tam zrobiłeś, czy co? Zapraszam na dół. Trochę się boję, szczerze mówiąc. Znajdź mnie. Ej, ty zrobiłeś sobie chyba taką norę jak ten. Znajdź mnie, jak jak ten goblin do malowania obrazów z Simsów, to moje najlepsze skojarzenie. Znajdź mnie, mówię ci, jestem tam na dole, w tym domku. Ty masz jakiś fetysz, kurwa, siódmy raz tak. Mówisz, znajdź mnie. Znajdź mnie. Czekaj, robię tu porządek, bo się wkurwiłem. Ej, jesteś drugim jest astronomia, priorytetem. Astronomia, Boże, jak się nazywa? Astronomia! O kurwa, zombie. Astrologia. Jest astrologia do Minecrafta? Sam myślisz, że są jakieś znaki zodiaku w Minecrafcie? Tak, Herobrine się pojawia przy którymś tam. A jak jesteś spod znaku Herobrine'a, to jesteś jakby takim cool kidem w szóstej klasie? Jak najbardziej, słuchaj. Kurwa. To ja nie byłem spod znaku Herobrine'a w takim razie niestety. O, słyszę, jak ktoś tam płynie. Tu się też tylko... Nie rób sobie nadziei za dużej. Kurwa. Astrologia może nie, ale Galacticraft, jak chcecie latać po planetach. Jezus Maria. Czego nie ma w tej grze? Prostytucja jest. Latanie po planetach jest. Którędy ty, gdzie ty jesteś? No. Ała. Czemu to tak zajęło? Co tam się dzieje? Nie. Nigga, nie.
Coś ty tu stworzył! I was doing so good. Motherfucker! For the Pemunio! World. Nie! Ty kurwo! Jak mogłeś? I ty, Pemunio? Przeciwko mnie? For the watch. Gdzie ja jestem? W środku lasu. And now your watch has ended. Oh. Is that your first time, nie? Dobra, dobra, patrz, masz kolegę. Jebana paranoja. Wchodzę do dziury. Dobra. Pemunio jest zdrajcą, był i zdrajcą będzie. No to teraz musisz się tylko wskrzesić i nie powiesić. Nie na mnie, typie! Kurwa, myślałem, że go zlurujesz do mnie, co? Chodź tutaj! Przebierasz, kurwa, tymi nogami. Gdzie są te czasy, gdzie dawałeś mi Iron Suprema? Jebany zdrajco. Zdrajco stanu. Zdrajco Suprema. Każda prawdziwa hype bestia będzie tobą zawiedziona. Moglibyśmy być braćmi, o, gdyby kurwa. Nie to, że straciłeś twój stan. Pemunio, zdrajco jebany! Nie! Co ty robisz? Nie! Nie rób tego! O kurwa! O! Nie zdążył! I teraz idziemy w podkopy, chodź. Uratuje nas. Idziemy, kurwa. Co my jesteśmy, Wietnamczykami, kurwa, w 73? Żeby w tunelach żyć. Rok nam zajmie. Siemano. Teraz jest łatwiej, słuchaj. I teraz idziemy na dół do mojej nory. Do twojej dziury podziemnej. Zaczopował to, skurwiel jeden. Czekaj, mam lepszy pomysł, czekaj. Aaaa! Nie! Ja tylko po kilofę. Nie, zgadzam się. Ustawia sobie TNT, żeby po nim łazić. Nie. Nie. Tak się nie robi. Ten się zaraz tutaj, kurwa, teleportuje na jakimś koniu bojowym. Nie! Nie! A! Detonuj! O kurwa. Jak się detonuje TNT? Nie mam Clinta, nie mam Flinta. O kurwa. Clinta Flinta? A! Nie mam Flinta. Hillary Flinton. Hillary Flinton. Flintstonowie. Flintstonowie. Ej, ale mam taktykę, rzucam ich na dół. A tak, no, do mnie, jest... ja pierdolę. Super taktyka, coś za dobrze szło, nie? O nie. Chat, ja wiem, że kill-offem się bije kamień, a drewno siekierą, kurwa. We're getting... Fuck. Jakby będziemy niedługo to kończyli, bo trzeba się zebrać za jakiś nowy świat, te mody powgrywać, jakąś minimapę, jakiś mod na, nie wiem, defekację, takie ciekawostki, wiecie. I wtedy będzie można grać sensownie. No są. Co? No nie, no jak, źle mówię? Okay. Co tu się odpierda? Nie żyje. Mota na szota. No nie, mi to samo! Szmata na szota? Co to ma? O Jezus Mary. I znowu kurwa widzę tego białego jednego frajera. Jeszcze się zlagował. Co się stało? Jak stopuję? Co ty nam jakby... robisz ciągle? Pemunio. Śmierć wrogom narodu. Ale ten nasz dom teraz pięknie wygląda. Mniam. Co ty robisz, Pemunio? O kurwa. Kurwa, nie zdążyłem. Rozwalił. Nie, co się dzieje? Pemunio blew up. I ta by było. O kurwa. Zabij go jego własną bronią, stawaj to TNT. O kurwa! Okej. Ja zawsze miałem dobrą zabawę w Minecrafcie, respiłem sobie tyle po prostu tego TNT, ile mogłem i detonowałem. O nie. Kurwa.
Ale mam zabawę. Chodź, a masz czym odpalić? Nie. Mam creepera, ale nie umiem go zbytować. Masz ognia? Nie. Ach, fuck! Nie. Okej, przeżyłem. Come off! Miło próbować z tym obejrzeć. Dzięki wielkie, come off. No to zaczynamy od nowa. Cholera, wszyscy pusto. Tamto miejsce stracone. Kto zrobił to? Jakieś zwierzę? A Mateusz tak, jest stara. Gdzieś jest wiedźma. Oho, dropie klatki, co się dzieje? Dobra, panowie, no to ja bym powiedział czarny tak. Czarny ucieka, goń go! To czarny tylko przez przypadek, maski na czarnego. No nie, no i dla mnie wszyscy się życzyli, okej. Okay. Nie, ja Pemunia bije białego, ciebie tak? Na zmianę. Nie, na idiotę! Bigo. O kurwa. Eliminujemy geny głupoty. O kurwa, Pemunio! No ja cię boostuję. Boostuję. O kurwa, creeperek. O, super. Posłoniłem cię. Tak, czat, były lagi, wiem, już nie ma. Co mnie gryzie? Właśnie nie wiem, mnie też. Oj. Tak, czat, widziałem, że były lagi. Dobra, to kurde, panowie, kończymy chyba my się na dzisiaj. Nie, ale muszę znajdę cię tu, nie wychodzi jeszcze. Pemunio, ty kurwa, chudy gburze. Ty chudy gburze. Gdzie wy jesteś? Fucking... Nie zabijesz mnie, kurwa. For the watch. Nie zapominaj, kurwa, że Gra o Tron jest chujowa. Tak. 7-8 sezon. Nie, cała. Ale ryby. Tuńczyk. Nikt mnie nie zabije. Sam się zabije. You love you... O, you love you lose, to był plan. Ty frajerze jebany, nie wierzę. Dobra, czat, to robimy tak. Robimy dwa filmiki Jula Wielus. Malujemy naszego chłopca na czarno. Co? No. Robimy dwa filmiki robimy Jula Wielus na koniec. I kończymy. Mhm. Okej. Okay. Tak zróbmy. No. Mogę podesłać godzinną kompilację? Nie. Takie 10-minutowe dwa max. Parominutowe. Tak, żebym do 11 w sensie chcę skończyć. No dobra. Czat, jest środek tygodnia. Uhuhu. Ale ludzie do pracy chodzą. Nie wszyscy. Ja mam tylko dorosłą widownię. No właśnie. 100 złotych. No poświęć chwilę na przeprowadzenie tego krótkiego badania. Z tym zbiera informacje o sprzęcie. Chuj ci na łeb. Vexatus, no kurde, dziękuję bardzo. Obejrzysz sobie no, zapis. Nazwały te kompilacje? Copyright Vexatus, claim? Vexatus, dobry ziomek. Copyright. Śmieszne filmiki? Vexatus, znaczy... no. Vexatus. Vexatus myślę też ma wstęp na nasz minecraftowy serwer, jak chce. Tak, poprzez inne dojścia. Z innej strony. Tak. Dawaj linkacza, na Facebooku poproszę, bo nie tak. Wejdzie backdoorem na serwer. Włamie się. A okaże się, że wśród widzów jest jakiś taki pojebany haker, który się włamie na serwer i zrobi tam rozpierdol. Będzie respawnował. Tak, na hitboxie się na konta łamał. Na hitboxie? Smash Kaście TV. Ach, wtedy ktoś Gimperowi, jeden z moderatorów, coś zaczął odpierdalać. Nie pamiętam kto. Były jakieś takie jaja. Jego mama. Cóż, no, mama po raz ostatni rodzinę zatrudnił jako moderację. Ale czaisz podchodzić do mamy, mamo, bo streamy odpalam. Pomodrujesz czat przez chwilę? Można i tak. Ty, Watch Together jakoś inaczej wygląda? O nie, znowu tego, ten Ricardo, Boże. Czeka, jakoś... Kurwa, kto tam gazuje? Jak cię pójść? Nielegalne wyścigi mam pod domem. Nieważne. Dawaj, zobaczmy to. Tak? Chcesz zobaczyć nielegalne wyścigi? No, ale nie w sumie ma jeszcze enigmy. W sumie bym chciał. Otwieraj linka z sombrero. A, sombrero, what the... Czad, ja czoło mi się świeci, bo w wolnym czasie dorabiam jako panel słoneczny, okej? Okay? Szmata. Nie. Nie. Copyright. O, znalazłem jakiś astrologiczny mod. No nie, po co? Czoło mi się świeci, czas mi wolniej leci, czy jakiś fajny filmik ktoś nam z czatu poleci? Come out, everybody's talking now.
kurwa. Ukradł film. Halo? Halo? Ci wolno nie słychać. Bo nic nie mówię. Aha. Ale ma też ci mikrofon. Oh shit! O kurwa, pauza! Na minutę! Oh lord. Nie. Jeszcze raz. To jest ten moment, kiedy ktoś tego słucha i nie wie, co ma robić. Tak. O Boże, to... Śmiałbym się, jakbyś dostał copyrighta za to. O chuj, to jest opcja. Nie będzie zapisu. Nigdy nie zagaśnie. A kto z nami nie wypije, niech go piorun trzaśnie. Ja bym zrobił dobry remix tego. I know. Niech go piorun trzaśnie. 100 lat, niechaj żyje nam. Kurwa, czy to jest jakaś kościelna wersja? Nie wiem. To brzmi jak kolęda. Niech żyje nam. Jeśli chcesz trafową, to mogę ci zrobić, stary. Niechaj żyje nam. Weksatus, powiedz Livikowi, że czekam na Discord. I najlepsze jest to, że leci tą minutę, a potem się odczytuje treść donata. Weksatus, ty chory pojebie, dziękuję bardzo. O Jezus Maria. Co za prezencik, no nie wierzę. Bez mordo, może się pod biurkiem chociaż jakaś posadzka znajdzie? Co ty, Crashy Pi? Czy ty piłaś coś znowu, czy za dużo wina wjechało? Dziękuję, no dziękuję. Rozumiesz, co ona napisała? Nie. Bez mordo, może się pod biurkiem chociaż jakaś posadzka znajdzie. Weź, weks mordo. Teraz to ma sens. No więc zastanawiałem się, które słowo miało być tym weks. A widzisz, to jest problem gwiazdkowania w ramach poprawiania się. I Weksatus kazał przekazać tobie, Lifik, że czeka na Discordzie. Nie wiem, czy to widziałeś. A na Discorda. O, czeka na Discorda, właśnie. Yeah. Tak. Where's the... Yeah, okay. Dobra, kontynuuj tego copyrighta. Ja pierdolę, VR chat. Nigdy nie rozumiem w ogóle żadnego apilu tego VR chatu. Aladdin. Byłem na tym w kinie. Odśwież donate jak ktoś. I właśnie, Hobbs and Show kiedy wychodzi? Niedługo, w tym miesiącu chyba. W lipcu w sensie. 1 sierpnia. Ach, cholera. W Argentynie. Odświeżone. W Polsce? 2 sierpnia, okej. Okay. Ale brodę wychodową. Widok trzech monitorów idealnie ułożonych obok siebie zmienia człowieka. Weksatus tak ładnie śpiewali, więc jeszcze raz 500 zł. Ty jakby... Co? Po to pytał o Discorda? Co? Nie. Bo... Nie. On... Nie ogarniasz, ale aha. No. Weksatus jest ostatnio na pojeb striku. No, a Weksatus teraz wysłał donata, bo tak ładnie śpiewali poprzednio. A teraz wjechały 3 monitory ziemniaka. No bo odświeżyłem, bo ten... A tak ładnie śpiewali i zawiodłeś teraz Weksatusa. Ziemniak też ładnie śpiewa, te. Ale Ziemniak jest na przesterze. Nikt nie śpiewa ładnie na przesterze. 3 monitory! Widok 3 monitorów! Ja nie umiem ułożony śpiewać. Ułożony idealnie obok siebie! Zmienia człowieka! Dziękuję ci bardzo. Ostatnio na swoim live bałem, że Weksatus będzie do końca miesiąca na kurde tych... grzybie ze ściany, a się okazuje, że... Na czym będzie? Na grzybie ze ściany? Jak będzie żył? Na grzybie? No, ten. A że będzie jadł grzyba ze ściany? Tak. Jezus Maria, w jakiej wybiedzie żyjecie, kurwa, że takie taktyki znacie? W życiu bym nie skojarzył, że grzyba ze ściany można jeść. Myślę, że po co ja go miałem na ścianie u siebie? Aha, light snack before sleep, tak? Yeah. Tak sobie odrywałeś kawałki leżąc w łóżku tego grzyba. Ja bym ci dietę ułożył, a nie. Czemu ty masz takie pomarańczowe ten kapczur? Flux? Ty masz flux, tak? Tak, flux.
Znaczy, flux zrobiło się, bo jak myszką wyjeżdżam na drugiego kompa synapsem, to mi ten flux znika, ale na full screenie, jak wracam na komputer, to się wyłącza z powrotem. Bo byłem na drugim ekranie. Jezus Mare, dobra, Vexatus, dziękuję bardzo. Ja pierdolę. Kurwa, to dopiero stream, no. Stream przedurodzinowy. No, żeby to nie zżerało większości czasu, kontynuujmy z tym copyrightem w takim razie. Kurwa. Ja zawsze Enigmę widzę jako taką hyperactive rybę. Jezus Maria. To jest złoto. To ja w sumie. Za przystojny. O ty chuj. Co tu się dzieje? CJ. Jeszcze teraz w końcu świadomie przeszedłem San Andreas, wiem, że gościu jest kurwa frajerem. Co to było? No to jest przejebane. Tak. Ale mi się nie ale właśnie stało. Tak, była trochę tam... wizji tylko. Tak, dokładnie. Przejażdżka życia. Karuzela za 10 000 dolarów przelotu helikopterem. O Jezu, Tobi. Pizza time. Tobi z Sidemenów. Tylko biały. Nie. Bej. Pog. Ale fajny psiaczy. Corgi. Co mógłbyś taką scenę co w Jezus Maria. Co ci ludzie robią? Oczywiście, że Shrek. Że oni to podłożyli pod chodzenie. No. W lodówce był trzeci. Policja, Ricardo. Jezus Maria. I on ich goni? Czekam na pełnometrażówkę Ricardo. Jakie to granat. Jezu. O Jezu, moje mięśnie policzkowe. Czyste zło. To Jezu, moje mięśnie, Ricardo. To zakończenie chyba, no? Tak. Boże. Ja się tak nie śmiałem. Ile ktoś musiał siedzieć nad tym. No. Ale dobra, dobra. Dawaj coś jeszcze. Zapomniałem, że tylko 4.20 trwa. Ostatni raz się tak śmiałem, jak płyta główna się spaliła Mateuszowi. Co to jest za nuta? Nitra do Polski, okej. To jest ten... No, zupełnie jak się nazywało. Ludzie, jest przyciszone, bo strasznie nierówne są te dźwięki. No tak. Shrek na pokazie. Tak. Nice. O Jezu, Greek. White Knight. Mateusz mi napisał spierdalaj, kurwa. Together and let rebuild Notre Dame and happy Easter. Co? Happy Easter. Czy to się wydarzyło? Co? Chodzi o tytuł. Pog. To wygląda jak jakiś film z Adamem Sandlerem. To jest ten? Ace Ventura 2? A, John English. A nie, ba, faktycznie John English. A w dwójce Ace Ventura miał murzynów przecież. No ale on też, on był w tym, on był w tym zakonie też na początku. Czy coś ci w tym przeszkadza, że miał? What? A, w tym zakonie, faktycznie. Co tam się odjebał? On zaskoczył. McDonald's. Ludzie, którzy wyglądają jak najpotężniejsi politycy na świecie, mają łatwe zadanie, jeżeli chodzi o internet.
Assemble. Ta scena po prostu już, taka ekscytacja yes. była, naprawdę. Ja czekam, aż zrobią ten, z tą sceną po napisach. I idę drugi raz. Jak, co zrobią? No, zrobią teraz tego director's cut'a, jak to się nazywa. No, że puszczą na Hodokin. A podobno jest nagrana scena, jak Louis opowiada całe MCU do tej pory. A, to jest... 300 IQ. O, skąd ja to znam? Bagiet. Hon hon. Ja pierdolę. To nie był real dźwięk. Miau. Seedog. Harry Potter bitwa o Hogwart. Jaki wieszak. O, Mordhau. Co ty tak chodzi? Basicamente de... Cuando se calientan estos rodamientos que tenemos en el motor... Nie, generator kochani. To jest to. Tak będę jeździł. Jak piracisz grę, to musisz tak jeździć. Ja pierdolę. To jest koniec? Tak. O Jezus. Noise. Markosik, który donate? Podczytaj donate. Widziałeś Ricardo versus Thanos? Nie. Ale nie wiem, czy chcę. Ty, ja nie widziałem. Kurde, ja omijam strasznie łatwo superchaty, bo nie patrzyłem tak na czat, ale faktycznie. Dobra, wyjebane, w te konie weźcie moda na auta. Ej, Instagram i Facebook cały czas nie działają. Cóż, no coś mi się mocno nie się spodziewasz? It's ridiculous. Nie no, zwykle to szybko naprawiają takie rzeczy. No właśnie, zwykle to szybko naprawiałem. W ogóle, Leafy, gdzieś wyczytałem poradę na to takie jebanie się Facebooka, wiesz, kwartalne, które się nam zdarza. W sensie, wiesz, że musisz że wiadomości, tak. No, za duża liczba aktywnych sesji. Że trzeba wejść w ustawienia Facebooka i wylogować się ze wszystkich urządzeń i przeglądarek. Aha. I to podobno rozwiązuje takie problemy. Okej. Okay. Tak, na przyszłość. Okay, dobra. Badeshir, ja nie polecam, Enigma poleca. Czego? Kailin Mini. Znaczy, nie koniecznie... nie koniecznie polecam, ale... W sensie, no ten Vaporlock jest irytujący. No, a jednak... T-Volt. Dwójkę. Wiesz, gdzie jest Liechtenstein? No, mniej więcej. O, stary Liechtenstein. Gościu. No, gdzie jest Liechtenstein? Na nie, zachód w sensie... od Polski. Tak, to prawda, no, ale... Tak. Na południowy zachód. Ale słuchaj, ja pewnego dnia wchodzę sobie na Discorda. No, na wschód od Szwajcarii, na zachód od Austrii. To jest takie małe państwo. Ale słuchaj, wchodzę jakiś czas temu na Discorda i Mateusz z Enigmą... Stary, kurwa, wiesz, gdzie jest Liechtenstein? Ja takie, no wiem, no znam całą mapę całej Europy, jakby dlatego mam rozszerzenie, nie? I takie, słuchaj, weź gdziekolwiek na mapie Google, wrzuć sobie ludzka w Liechtenstein. Ja takie, no dobrze wiem, jak wygląda Liechtenstein. Oni takie, kurwa, przeprowadzamy się tam, mordo. Nie, ale to było, ale później wrzuciłeś tego ludka i było takie, kurwa, no to ładne jest. W sensie, nagle wchodzę, a oni mają fazę na Liechtenstein, bo oni uważają, że w Liechtensteinie wszędzie jest tak zajebiście, że tam trzeba się przeprowadzić. Stary, tam najlepsze vlogi by, kurwa, powstawały. No właśnie, że vlogowanie byłoby tam zajebiste i jeszcze planowaliśmy inwazję Liechtensteinu. Co to za jakieś pedalskie rozważania o pejzażach? O co chodzi w ogóle? Gościu, jakie pedalskie rozważania sobie z chaty o pejzażach? I kurwa, masz perfekcyjny kadr. Wow. Coś poza tym? Nie. Ale no, że gdzie nie wrzuci, że Liechtenstein ludzka, to jest zajebiście. To nie jest jakieś dziwne państwo?
Tam nie jest drogo, no, jak skurwysyn? To jest jedno z najmniejszych w tym, tak, na świecie. Może być niełatwo się tam przeprowadzić zatem. No, tam chyba lotniska nie mają. Aha, no to się zrzucisz na spadochronie prosto do Liechtensteinu i zamieszkasz na ulicy. Żeby ci dać rozeznanie mniej więcej, jak to jest małe, jak zobaczyłem raz taki zajebisty skatepark w Liechtensteinie, gdzie kurwa widziałem zajebiste góry w tle, wygooglowałem Liechtenstein skatepark i znalazłem dokładnie ten, bo jest ich kurwa chyba trzy. Ty to masz smutne życie, Enigma, czat potwierdza. Tak, czemu ty się tak jarasz Liechtensteinem? No jakby... Wszędzie lepiej niż w Polsce. No widzisz, UFO Rod mówi, że to 70 km od niego i już przegrywa, że Enigma. Bo ty jest... No wie. Kto jest bliżej Liechtensteinu? No chyba my, a nie ty w swojej Szkocji. Słuchaj, podbój poleci, jak będą mnie bani. No, nagraj vloga, że włamujesz się do Liechtensteinu, zeskoczysz ze spadochronem z samolotu. To chyba niezbyt mądre mówić tak publicznie o tym. Zrobisz airdropa z samolotu, wylądujesz na ulicy i będziesz żył w namiocie. Where we landing, boys? Liechtenstein. Homeless vlogger, ale za to w Liechtensteinie. A tam zimno czasem też nie jest. No, chuj z ty. Nie no, jak w Alpach. Typowo. Liechtenstein to taki youtuber? No. Pewnie jeszcze facet, czyli jesteś gejem. Inna sprawa. Dobra, kończmy już tę zabawę na dzisiaj. Takie moje zdanie. Ale czekaj, bo bicie jeszcze było. Aha, to jest, no to myślałem, że się kończy, bo tak nagle się to zapauzował. Aha, to zapauzowałeś, żeby pierdolić o tym Liechtensteinie. Jezus Mary. Dobra, niech leci. Mateusz, jebać go, nie docenia Liechtensteinu. Subaru? I to będzie Subaru impreza. Na styłę. I have escaped from the police. This is my new home. With a pigeon. Hello, pigeon. Beznadziejny jest ten gość. Co to mówię? Kokainą. Jak z Berszera ściągałeś złepniki. Bartosz, to prawda, co oni teraz kombinują? Bo oni coś kombinują teraz. Co? Cranston i... No ten film Breaking Bad ma być przecież. No ale... coś jeszcze. Zakładałem legalną hodowlę, kurwa. Znaczy, kuchnię. Skurwysyn. How you doing? Bolin. Tak, ten sędzia. No nie. Spice. Gdzie kompilacja z tym sędzią? Ostatnie. Jezus, to pingwin jest. Pingwiny nie latają. Ale ten to był pingwin. Przewiń sobie. Fam, to jakaś mewa pewnie. Rozjebał się pingwin, przewiń. No ale patrz, jak on leci. A nie, to nie leci, to faktycznie spadł. On szybuje, kurwa, patrz, to jest pingwin. To nawet nie szybuje, jakby szybował. To był powolny opad, opad, wiesz, skośny. O. O, rock and brood. Znaczy brood and rock. Over the last two years, hundreds have landed in the Summit County Medical Examiner's office. My brother used to break in our house and steal the TV. O Jezu, Crazy Frog. Ciekawe, ile tych telewizorów podjebał. To było chyba obok tego miasteczka. What the f... No ni. O, wyszła z rytmu pod koniec. O, klasyk. To jest złoto. To były smutne święta. Dumb bitch! Ona ma ze 4 lata! Dumb bitch, Jezus. No nauczy się, że świat nie jest taki kolorowy. To co? Brace for impact. O Boże! Jezus, dobrze, że się nie zamknęły te drzwi. Kamera 3, Polska. Chyba. W sumie kamera może być w wielu krajach. No tak, tak. Po niemiecku chyba nawet. Ja po... co to było? Co tam ziomeczki? X Mateusz.
A te śmieszne filmiki oglądamy. Congratulations. Się big day. Zagłuszamy copyrighty. Wow, very nice. Kiedy wybija 18, się wszystko włącza. 17:42 w mój. O Jezu. Kurwa, kiedyś to było, teraz to nie ma. Underground 2. Sesja na 6. A, to aha. Właśnie widzicie czat? Nie, już... prawnie jesteśmy upoważnieni do jeszcze jednego. Co? Nic, nie interesuje się. Dobra. Ostatni lecimy. And I will not look at a single boob! And I will not look at a single butt in this video! Let's go! Czy on ma w tobie eye tracker? Muszę Matrixa obejrzeć jeszcze raz. W końcu gra tam Keanu. Oh shit. What the fuck? Mędrek. Sticks and stones may break my bones, but there will always be something to offend a feminist. Jaki zadowolony. Napije się. Oj, cudownie musi smakować. Happy Feet 3. Jak leci. Suszymy zamki, panowie. Leżeć. What the fuck? Czarni mają niższy poziom, wiesz, wyedukowania. Fun! To było dość ofensywne. Just buy a house. Homelessness. TikTok, co? Pięknie. A, to jest ta. Ciekawi mnie do dzisiaj, czy ona dostała, Boże, czy nie. Waterfall is under attack. Kurwa, ja niby jestem rasistą. To jest piękne. Oddaj z... Matt Reiner. Tepnął się. Harry Potter. Harry Shower. Ale to jak otworzył, kurwa, tego browara. Czemu nim pluje? Kosa podcinkaj na ziemię, on kopnął, kmieciu. On kopnął jeden bolto na dwa. O Boże. This collection represents 35 years of my life. Well, careful. Our journey begins with this. Mikrofonem rozjebie. Kokainą. Lepiej. Hey, can you throw me another croissant? What the Bill fucking Gates. To tak, to chyba najlepszy temat z Billem Gatesem. Czy naprawdę potrafisz przeskoczyć krzesło? Och, był polski akcencik. Za szybki montaż nie ogarniał tych scen.
That's the point. Bo to tylko trailer. Ale znam każdy z tych memów. Dan Steel, you receive a copyright strike. Ostatnie. Nie, to było ostatnie. Ostatnie. Wyszedłem opuścił. Już, ziomek. To wejdź. Opuścił. Nie pokonasz mnie. Mogłeś dać nick Bóg, a nie, bo mnie opuścił widzów. Pokoju. Ja samego siebie czemu nie szanuję, więc... Czemu kurwa, jak ty wyszedł? Nie szanuję. Pojawił się komunikat? No. Ojej, tacy jesteśmy awkward przy sobie, no mów. Ojej. Czemu jak wyszedłeś, pojawił się komunikat, użytkownik opuścił pokoju? No, profesjonalista jakiś to tłumaczył. Dobra, koniec, polecimy kolejnym razem. Na razie uciekam. Tak więc weźmy się tam, zgadajmy na te 4000 modów na Sombrero Gangu i Minecraft musi powrócić. Ale płacisz tyle samo, co ostatnio, tak? No, te 70 groszy się umawialiśmy. Mówiłeś, że... O, to dzisiaj będziemy mieli dobry procent, bo dzisiaj dużo donate'ów było. No. A, to dlatego ogarniałeś tam donate'y na boku, dobra. No, dobra, podbiję wam do 2%. Donate'y na boku. Kokainą. Lifikowi podbiję do 2%, ale Enigma to szmacia, że ci zbijam jest... do pół. A ty kurwa, a kto montował to mogę dostać 2,5? No, w sumie możesz. Okej, okay, to czekaj, ile dzisiaj dostałeś? Hej, policz sobie. To będzie jakieś, nie wiem, 2,50? No co najmniej 2,50. Cholera, to i tak taki procent, to grubo poszło. Well, I can't disagree. W ogóle Dagmar odpalił streama, lol. No proszę, rajdzik. Dobra, panowie. Peace out, do usłyszenia. Bye bye. Out. Dobra, czat. Poważne pytanie do was. Co sądzicie o Minecrafcie? Jakby jest to pytanie, które troszeczkę nie zmierza do niczego, bo Minecraft i tak naprawdę powróci w ten piątek, tak jak mówiłem, i będzie kontynuowany, tylko dzisiaj to było takie mocne introduction, ponieważ nie ogarnęliśmy tych modów ostatecznie na serwer, żeby każdy miał to, co ma mieć. Tak więc myślę, że zrobimy coś w piątek i zrobimy, no ilość łapek bardzo ładna, ale wiecie, no różnie to bywa, zawsze lepiej zadać bezpośrednie pytanie, co nie? Łapki wystarczą. Wiecie, Minecraft to jest taka fajna rzecz, której można w sumie zrobić byle co i szczególnie, że teraz nie ma żadnych premier gier, to jest taka dobra okazja, żeby właśnie robić byle co i pierdoły. Tak więc cóż, to tyle. Dzięki wielkie za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Drugi stream planowo w piątek, myślę. Jak już mówiłem, będzie ich teraz troszeczkę więcej, szczególnie, że dnia, proszę państwa, 13 lipca znowu wyjeżdżam i wracam tydzień później. Więc muszę przemyśleć, Rage'a 2 przydałoby się skończyć, jakieś live jeszcze przydałoby się zrobić, jakąś pewnie nową serię też by się odpalić przydało, bo jak już wtedy wrócę, to ogarniemy sobie pewnie już Wolfensteina, niedługo coś tak czuję, ale tutaj na razie kończymy. Pamiętajcie, że Logitech G jest sponsorem kanału, znaczy przepraszam, partnerem kanału, nie sponsorem. Będzie niedługo jakiś kolejny giveaway, chyba na słuchawki albo na myszkę albo słuchawki. Nie jestem pewien co dokładnie, ale zobaczymy. Tymczasem ja na zakończenie odsyłam was, proszę państwa, do Dagmary, która streamuje w tej chwili którą część Harry'ego Pottera, głos za kadru, także ją znacie, tak więc uwaga. Ja wam wrzucam linkacza, wy możecie tam polecieć, zostawić tutaj jeszcze łapkę u góry. Zostawcie jej tam jakiś komentarz, że wpadacie ode mnie. Dziękuję pięknie za wszystkie dzisiejsze życzenia. Moje urodziny zaczynają się za godzinę, chociaż nie są jakimś super wyjątkowym dniem dla mnie, ale zawsze tam warto obudzić się i takie he, ale chujowo, jeden rok bliżej śmierci. Ale nie, dobra, bez przesady, nie mam aż takiej negatywnego spojrzenia na życie. Tak więc dzięki wielkie, dzięki za wszelkie dotacje. Wybaczcie, że nie przeczytałem wszystkich, starałem się nadrabiać w momentach, w których mogłem nadrabiać. I uciekam. Kredytce odpalam. Do zobaczenia w piątek, kiedy już zrobimy coś bardziej ogarniętego. Pa, pa. I don't like your T-series. Nothing personal, kid. But I must go all out. Just this once. Bob's or Vagana, whichever will it be. Set the fuck down, T-Series, I'm here to spill the real tea. You're trying to dethrone me from spot on number one, but you India, you lose, so best think you haven't won. When I'm through with you, we're gonna be completely fucking done, cause we only just begun. I review you, 0-5 is gone. So come on, T-Series, looking hungry for some drama. Here, let me serve you bitch lasagna. Bitch lasagna, bitch lasagna. T-Series ain't nothing but a bitch lasagna. Bitch lasagna, bitch lasagna. Look at T-Series, they just crying for the
hell is Bob and why you wanna kiss him? Ew. I'm a blue-eyed white dragon while you're just dark magician. Oof. You got a fifth of the population in your nation, but I got 90 rolls of words to hold your defecation. Oops. Multipatlo, what the fuck is that even supposed to mean? Your language sounds like it come from a mumbo rap community. No papa, no papa, yes papa, Johnny. Now down all of the sugar and let's throw this fucking party with some bitch lasagna, bitch lasagna. Look at these series, they just crying for their mama. Bitch lasagna, bitch lasagna. T-Series ain't nothing but a bitch lasagna. Bitch lasagna, bitch lasagna. Look at T-Series, they just wet in their pajama. Bitch lasagna, bitch lasagna. T-Series ain't nothing but a bitch lasagna. You got